Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam na trzecim seminarium z cyklu Demokracja, Reaktywacja. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Dzisiaj to spotkanie odbywamy troszkę wcześniej, o 17.30. Pewnie część osób dojdzie nieco spóźniona, ponieważ zgłoszeń mieliśmy bardzo dużo na to dzisiejsze spotkanie. Spotkanie się cieszyło bardzo dużym zainteresowaniem, co nie jest przypadkiem, ponieważ udało nam się zaprosić znakomite grono panelistów i chciałem serdecznie podziękować Katarzynie Szymielewicz, prezesce Fundacji Panoptykon, prawniczce, aktywistce społecznej, ekspertce od wolności obywatelskiej w sieci. Tak, laureatce nagrody Radia Tok FM jako człowiek czy aktywista roku 2012. Tak? To był za rok 2012. Tak, tak. W każdym razie te działania Fundacji Panoptykon Katarzyny Szymielewicz zostały w ten sposób docenione. I chciałem serdecznie podziękować za przybycie panu redaktorowi Wojciechowi Orlińskiemu, którego zapewne Państwo znacie z łamów Gazety Wyborczej, gdzie publikuje na różne tematy także o internecie. Część z Państwa może znać też Wojciecha Orlińskiego z łamów Lewej Nogi bądź Wiadomości Kulturalnych, bądź też jako tłumacza książek o Karolu Marksie. Ale dobry. Natomiast niewątpliwie także przyczynkiem do naszego spotkania jest najnowsza książka autorstwa Wojciecha Orlińskiego, Internet Czas się bać. I gdy zastanawialiśmy się nad tematyką naszych poszczególnych seminariów, które są poświęcone różnym aspektom kryzysu demokracji, kryzysu reprezentacji, kryzysu legitymacji demokratycznych instytucji we współczesnym świecie, uznaliśmy, że kwestia internetu i relacji internet-demokracja jest niezwykle istotna, ponieważ przez wiele lat wraz z ekspansją sieci w debacie publicznej pojawiało się szereg opinii, że to internet czy jest tym narzędziem, czy tą formą komunikacji, która może być panaceum na kryzys demokracji. Nasze pierwsze seminarium było poświęcone kryzysowi partii politycznych, tam między innymi pojawił się wątek nowych partii politycznych, takich jak Niemiecka Partia Piratów czy Szwedzka Partia Piratów, które swój sukces także oparły o wątki związane z internetem. Rozmawialiśmy też o więziach społecznych podczas naszego ostatniego seminarium. Internet także tutaj odgrywa pewną rolę, że zmienia pewne relacje społeczne, ale także zmienia relacje między obywatelem a władzą. I dlatego dzisiaj chcieliśmy właśnie wykorzystać obecność tak zacnych panelistów, aby podyskutować, czy internet faktycznie może być skutecznym narzędziem demokratyzacji relacji społecznych, demokratyzacji życia społecznego, czy może być także narzędziem ruchów społecznych, które kontestują współczesny model globalizacji, czy współczesny model kapitalizmu, ponieważ też spotykamy się z takimi opiniami, że na przykład media społecznościowe są tym narzędziem, dzięki któremu można dokonywać przewrotu przeciwko autorytarnej władzy bądź neoliberalnemu rządowi ekonomicznemu. I wreszcie też spotykamy się z taką tezą, że internet także sprzyja obywatelskiej kontroli nad władzą. I pytanie brzmi, czy dziś nie mamy do czynienia z tym, że internet jest raczej narzędziem kontroli obywateli przez władzę. I żeby nie przedłużać, oddaję głos za chwilę naszym panelistom. Tylko krótka uwaga techniczna dotycząca przebiegu naszych spotkań. To nie będzie odbiegać od poprzednich. Najpierw oddajemy głos naszym panelistom, którzy dokonują kilkunastominutowego wprowadzenia. Potem liczymy także na Państwa pytania. Potem w miarę możliwości paneliści na nie odpowiedzą. I spotkanie postaramy się zakończyć do godziny 19. Myślę, że ten czas osiągniemy. I żeby nie przedłużać, jako pierwszego poproszę pana redaktora Orlińskiego. Bardzo proszę. Dziękuję za takie miłe wprowadzenie. Dziękuję Państwu za przybycie. I chciałbym na początek chciałem przeprosić, bo to dla mnie przesunięte pół godziny i będę trochę siedział jak na szpilkach, żeby uciekać, ale z kolei prezes Szymielewicz przesunął dwa tygodnie, więc ja wybłagałem chociaż te pół godziny, znaczy jednocześnie Instytut Goethego w
Krakowie robi bardzo sympatyczną konferencję poświęconą grom, na której chcę być uczerany. Dzisiaj po północy chciałbym wylądować w Krakowie, więc stąd jest moja delegacja czasowa w tym wszystkim. Ponieważ jako dziennikarz właśnie zajmuję się popkulturą, cyberkulturą, nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, tylko właściwie okazjonalnie w kontekście wielkich słów, przez wielkie litery pisanych typu demokracja. Właśnie w ogóle jej przejawy, którym się najchętniej zajmuję, to właśnie na przykład gry wideo. Natomiast właśnie dlatego może, że jak obserwuję tą cyberkulturę trochę bardziej jako praktyk, jako uczestnik, jako osoba, która bardzo lubi się bawić tymi wszystkimi gadżetami. Przez parę lat odczuwałem taką rozbieżność między tym, jak internet i cyfrową cywilizację opisują teoretycy, a jak ona wygląda z punktu widzenia no właśnie mnie jako osoby, która w tym siedzi jakoś tak bardziej praktycznie. I dlatego jest tę książkę z potrzeby jakby zakwestionowania takiej dominującej narracji w pisaniu o internecie, która właściwie na ciągu jeszcze jest jakoś tam dominująca, znaczy no to jedną książką się nie zmieni dyskursu tak bardzo. Więc najpierw może przedstawię taką optymistyczną właśnie narrację, optymistyczną wizję, którą staram się w tej książce obalić. Tę wizję na samym początku kreowali teoretycy, którzy nam przepowiadali, jak ta cyfrowa cywilizacja będzie wyglądała, jak już nadejdzie za jakieś 10 lat. Więc to są książki głównie teksty z końca lat 90. z początku stulecia. Autorów tak jak Esther Dyson albo Henry Jenkins, albo Nicolas Negroponte. Ogólnie to jest wizja właśnie cyfrowej cywilizacji jako takiej utopii, w której nareszcie wszyscy będziemy wolni, będziemy uwolnieni od tradycyjnych instytucji, takich jak partie polityczne albo takie jak korporacje, ponieważ każdy szary człowiek będzie mógł założyć własnego bloga na przykład, albo uruchomić własny odpowiednik kanału radiowego, czyli własne podcasty, czy własny odpowiednik prywatnej telewizji, jako tak zwany vloger, czyli wideobloger, że każdy będzie mógł, w ogóle pomijając całkowicie te tradycyjne ścieżki, tradycyjne media, tradycyjne partie, być takim, być równym tym wszystkim dziennikarzom, czy publicystom, czy politykom, którzy dotąd dominowali w dyskursie. Miałaby to być taka wizja internetu jako takiego całkowicie zdecentralizowanego forum wymiany myśli i idei. Domyślę, że niekontrolowanego również przez państwo, więc zawsze zatem taki końcowy wniosek był taki, że ponieważ internet właśnie jest taki cudowny przez to, że nikt go nie kontroluje, że to państwo nim nie włada, to zostawmy go właśnie takim, żeby zachować tą wolność w internecie i tylko pilnujmy, żeby politycy nie przyszli, nie objęli go kontrolą. Dzisiaj to już brzmi anachronicznie, zwłaszcza w świetle rewelacji Snowdena, ale jeszcze kiedy zaczynałem pisać książkę, to jednocześnie trwał w Warszawie ten jakiś kongres wolności w internecie, też była obecna właśnie dokładnie to by założenie ideowe tego kongresu. Także właśnie, krótko mówiąc, patrzyłem, czytałem, chcieli nas zaprosić, zresztą Kultura Liberalna, oczywiście im jakoś mniej bardziej uprzejmie odmówiłem, ale strasznie naciskali, że właśnie jak pisałem już tą książkę, tak właśnie podpisywałem. To była dyskusji, a nie afirmacji jednej. No właśnie nie wiem, właśnie potem jest takie coś, że ta Kultura Liberalna to pokaże, proszę, wielu ludzi przyszło na dyskusję o wolności w internecie. Natomiast oczywiście właśnie patrząc na nich, właśnie myśląc o co o nich myślę, to nie będę to może powtarzał, tak sobie właśnie jednocześnie już ja rozwalę tą waszą wizję tej wolności w internecie z tą książką. Mniej więcej w takim nastroju byłem w czerwcu. Zeszłego roku. Ponieważ uważam, że ta wizja jest właśnie, znaczy ona była urocza i gdyby naprawdę tak było, to byłbym też w gronie cyberentuzjastów, bym poszedł na ten kongres, zorganizowałbym go i tak dalej, ale mniej więcej 3-4 lat widać, że te wizje tych optymistów z początku stulecia kompletnie się nie sprawdziły. Internet poszedł w zupełnie innym kierunku. Poszedł właśnie w kierunku centralizacji, w kierunku stał się miejscem, w którym właśnie władza tradycyjnych ośrodków, tradycyjnych korporacji jest potężniejsza niż gdziekolwiek indziej, co za chwilę będę starał się zilustrować. A przede wszystkim całkowitą nieprawdą była ta utopijna wizja, że to będzie miejsce bez kontroli polityków i bez kontroli państw. Na początku tak teoretycznie miało być, bo przypomnę historycznie, w książce szerzej opisuję tam historię, że wymyśliło to amerykańskie państwo, najpierw zajmowały się to amerykańskie władze wojskowe, potem przez kilkanaście lat taka fundacja naukowa, która istnieje do dzisiaj, National Science Foundation, dlatego przez pewien czas w ogóle tą sieć nazwano NSFNet-em. Jakby komercjalizacja internetu nastąpiła dopiero w drugiej połowie lat 90. i zawsze towarzyszyła taka obietnica, że amerykański rząd tą kontrolę, którą sprawuje nad tym wszystkim, sprawuje tylko tymczasowo, a instytucje, które
on scedował tą władzę, tak jak ICANN albo Internet, IETF, Internet Engineer Task Force, te instytucje, które podejmują takie konkretne decyzje, jak to wszystko działa, te wszystkie rury, upraszczając, że oni to oddadzą komuś. Tak, taka była cała czasobietnica i już jak w 2010 było widać, że w ogóle nie zamierzają tego. To znaczy, że nadal formalnie mówimy o tym, że jest sposób kontroli jakichkolwiek polityków, ale nadal to wszystko tak konkretnie technicznie do samego końca podlega rządowi amerykańskiemu, który nie nadużywa tej władzy, ale tak naprawdę może każdego chce odciąć, wyłączyć, zablokować. I oczywiście, jakie to miało konsekwencje, no to tak naprawdę czarno na białym wiemy dzięki rewelacjom Snowdena, ale jednocześnie te rewelacje dla osób interesujących się internetem, no nie były tak, znaczy były rewelacjami w takim sensie, że mamy czarno na białe to pokazane oraz jak czarno na białe dowiedzieliśmy, jak bardzo entuzjastycznie w tym uczestniczy amerykańskie korporacje, ale że prawdopodobnie tak jest, to znaczy, że Amerykanie wykorzystują tę swoją rolę bycia tą centralą telefoniczną całego świata do masowego posługiwania całego świata. No, najlepszym tego dowodem znowu w mojej działce ciekawej kulturze było to, że to był taki stały temat thrillerów, stały temat powieści polityka fiction. Dan Brown wykorzystał to bodajże w 1998 ten wątek, to znaczy, no to była taka właśnie taka tajemnica cyberpolicznera, tak mówiąc mocno. Więc w swojej książce staram się pokazać, że po pierwsze to nieprawda, że internet jest poza wszelką kontrolą, on jest pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, jednego konkretnego państwa. Była zawsze obietnica, że to się dzieje pomiędzy narodami. Ale w ogóle to nie szło w tym kierunku. No i teraz nie widzicie, ale to nadal jest strasznie niebrawe. Znaczy nadal po prostu amerykańskim rządem, to jest amerykańska sieć. I już. Nie jest międzynarodowa, nie jest apolityczna, nie jest ponadpaństwowa, jest amerykańska. Co ma za sobą liczne konsekwencje, o których może będę miał chwilę powiedzieć. Więc od razu pojawia się takie właśnie pytanie, czy demokracja w ogóle może mówić o demokracji w świecie, który jest strasznie asymetryczny, to znaczy, w którym obce mocarstwo kontroluje w ogóle wszystkie kanały łączności między nami. To znaczy, bardzo trudno byłoby nawet gdybyśmy chcieli zrobić jakieś zamieszki antyamerykańskie w Warszawie, strasznie trudno byłoby się porozumieć w taki sposób, żeby Amerykanie tego nie podsłuchiwali. To znaczy, w taki sposób, żeby w ogóle, no bo co zrobimy, żeby? No, załóżmy, że nie, że znowu jest wojna w Wietnamie na przykład, i że chcemy zrobić demonstrację przeciwko tej wojnie. No to co zrobimy? Fanpage'a na Facebooku, wymienimy się mailami, oczywiście zapewne w domenie Gmail, zatwitujemy o tym. To wszystko gdzieś szło przez Amerykę, więc oczywiście no, może oni tego nie wykorzystają, nie wiem, może będą tacy dobrodruszni, przeważnie są oczywiście, no ale w praktyce jednak wszelka próba uzasadnionego protestu przeciwko Ameryce będzie jednak zależna od tego, że będziemy protestowali na tyle, na ile Amerykanie na nas kawie pozwolą. To samo dotyczy wszystkich jakichś innych form, bo jeżeli na przykład mają zniknąć tradycyjne media, ma zniknąć papier, ma zniknąć analogowa, my właśnie zniknęła analogowa telewizja, to znowu wychodzi do taki drobiazg, że tym głównym nośnikiem łączności między nami ma być na przykład no YouTube, który ma zastąpić w przyszłości telewizję. Tak czy siak to wszystko kurczę znowu przechodzi przez Amerykę, która arbitralnie swoją decyzją może każdego wyłączyć czy nie wyłączyć. I samo to coś, że ma taką możliwość. Jakby jest stanowić pewien czynnik efekt, pewien taki mrożący efekt, że może nie szaleje, bo potem gdzie nie dostaniemy, czy coś mrożamy. Więc po pierwsze, jakby sama ta istnieje asymetria, jeśli chodzi o władzę taką polityczną rozumianą w sensie takim zupełnie oldschoolowym, wręcz XIX-wiecznym. To znaczy, to jest po prostu domena konkretnego mocarstwa, który wykorzystuje, jak teraz wiemy na pewno, że wykorzystuje przedtem obiektu do domniemania i do swoich celów strategicznych. No ale jest ten drugi aspekt, jakim jest to, że w internecie odtworzyło się coś, co nie w książce, ale w swojej publicystyce porównywałem do pojęcia tego kompleksu miliarda przemysłowego, który wylansował prezydent Eisenhower pół wieku temu. Tu mamy kompleks wywiadowczo-cybertechnologiczny. Firmy właśnie takie jak Google, Apple, Facebook, Microsoft i tak dalej, które przed rewelacjami Snowdena w ogóle bagatelizowały problem współpracy z wywiadem amerykańskim przed tym wszystkim. Potem w pierwszej fazie rewelacji Snowdena udawały zaskoczone, to znaczy, że jak takie coś się dzieje, my nic o tym nie wiemy i tak dalej. W tej chwili ponad wszelka wiadomość, no teraz kiedy w zeszłym tygodniu w ogóle Al Jazeera właśnie z kolei opublikowała wycieknięte maile między najwyższymi władzami Google a szefami wywiadu amerykańskiego, że to maile, no właśnie tam ten uroczy wywiad, że właśnie coś tam generalne, kit, jak miło będzie się z panem spotkać, to w ogóle nie było coś takiego, że wszystko się dzieje w jakiejś tajemnicy. To było takie wzajemne spijanie sobie z dziobów po prostu, ponieważ oczywiście obie strony mają na tym zysk. To znaczy, to, że amerykańskie firmy
są monopolistami w zakresie społeczności, w zakresie wyszukiwania, w zakresie poczty i tak dalej, w zakresie wideo internetowego, jest szalenie wygodne dla Ameryki, ponieważ jakby upraszcza podsłuchiwanie tego wszystkiego. Też technicznie było to zrobione, ale po prostu podsłuchiwanie chińskich firm czy rosyjskich było odrobineczkę technicznie trudniejsze nawet dla NSA. Natomiast oczywiście, jeżeli to są ludzie, którzy w tym samym kraju, czy na biuro w tym samym mieście, no jakby wszystko jest prostsze, tym bardziej, że okazuje się, że to nawet nie było coś robione po tajemnicy, coś robione wbrew, tylko po prostu z tej korespondencji wyłania się obraz instytucji, które świetnie się czują ze sobą współpracując. No i poza tym też znowu z relacji Snowdena wiemy, że te firmy najzwyczajniej w świecie brały za to pieniądze. I pamiętam, że było jakieś takie groteskowe tłumaczenie jakiegoś przedstawiciela Google, że pomyśleliśmy, że jak będziemy za to płacić, że jak będziemy za to wystawiać rachunki, to oni będą się bardziej powstrzymywać przed tymi żądaniami od nas udostępnienia danych. No, absurdalne tłumaczenie, ale faktem jest, że ten kompleks i ta wzajemna współpraca jest korzystna dla obu stron, ponieważ jednocześnie znowu taką ostatnią wielką księgą zawierającą ten optymistyczny dyskurs internetu jest bardzo charakterystyczny w świetle późniejszych wydarzeń, jestem pewna ironia, to była książka napisana przez prezesa Google'a oraz prezesa think tanku należącego do Google'a i Lias, czyli Fryderyka Schmidta i Jareda Cohena, The New Digital Age, która się okazała dosłownie jakoś na miesiąc przed Snowdenem. Jest to takie strasznie śmieszne, że jednocześnie to Snowden zakwestionował. I teraz znowu była ta wizja właśnie, że teraz mamy tak demokratycznie, że politycy będą bardziej się bali, że ich się właśnie na przykład skompromituje w internecie. I tam było takie, bo cytuję spore fragmenty z tamtej książki, z twojej książki, ponieważ to było strasznie śmieszne, że to się tak po miesiącu okazało tak strasznie nieaktualne. Tam między innymi było takie coś, że ze względu na to, jak internet łatwo pozwala obywatelom krytykować władzę, to władze będą się tym bardziej przejmować, jeżeli ktoś ośmieszy na Twitterze, czy ktoś ośmieszy na Facebooku. I tam bardzo konkretnie pojawił się taki pomysł, że taki tam się pojawił przykład, że szaman z Malawi właśnie nie będzie mógł tak oszukiwać, sprzedając swoje oszukańcze terapie malawańczykom, bo malawańczycy będą mogli sobie wygooglać, jakie to jest oszustwo. I pamiętam też właśnie wymieniam te przykłady tam, że one się układają w taki pattern, no takie właśnie dyskursu takiego imperialistycznego, w sensie znaleźli sobie kilka takich przykładów jakichś egzotycznych krajach i implicite zakładając w ogóle, że demokracja na Zachodzie po prostu w ogóle działa idealnie, w ogóle nawet demokratyczni politycy nawet nie robią takich rzeczy, tak można by ich ośmieszać, krytykować na Twitterze czy na Facebooku. Tymczasem oczywiście po miesiącu jakby przy okazji tego Snowdena okazało się, że cała ta historia o tym, że szaman w Malawi będzie się bał, czy jakiś tam dyktator w Kongu, już nie pamiętam, to są te książki, te przykłady, które oni używali, że bardzo konkretny nagle kryzys wizerunkowy się przydarzył naszym demokratycznym władzom. No, której kulminacyjnym dla mnie momentem była taka międzynarodowy skandal z zatrzymaniem samolotu prezydenta Ekwadoru z pogwałceniem zasad dyplomatycznych zmuszonego do lądowania w Wiedniu pod pretekstem, znaczy pod plotką, że być może Snowden próbuje tamten uciec do Ekwadoru, po prostu gigantyczny skandal na cały świat, który te demokratyczne rządy zupełnie się nie przejęły, no tylko skoro o to poprosił wielki sojusznik, to zrobił. Boliwii, przepraszam, bardzo przepraszam. Tak, od napisania książki już minęło trochę czasu, nie mogę się zająć już czymś innym. To bardzo przepraszam oba narody za słabą pomyłkę. W każdym razie faktem jest, że w tej chwili internet takim, jakim on jest właśnie szalenie scentralizowany. Znaczy istnieją te pojedyncze wielkie firmy, które właśnie skupiają w przypadku takiego kraju jak Polska w ogóle po 90% już zastępczo wszystkiego, czyli no, gdzie indziej jeszcze jest ten pluralizm, gdzie jest ten przykład czeski, gdzie Czesi ciągle mają swoją wyszukiwarkę, więc tam idzie prawie, że web w web ciągle jeszcze Google i czeski se znam. No, ale w Polsce wyszukiwanie to jest w zasadzie wyłącznie Google. Społeczności w Polsce to praktycznie jest wyłącznie Facebook, krótkie wiadomości praktycznie wyłącznie Twitter. Wideo to jest praktycznie łącznie YouTube, to wszystko jest kilka amerykańskich korporacji, które dzięki wywalczonym międzynarodowych traktatach przywileją, w ogóle czasami nawet nie podlegają naszemu prawu, gdyż jest ta urocza instytucja Safe Harbor. No co prawda Parlament Europejski właśnie teraz zaapelował, żeby ją w ogóle odwołać, no ale od tego no właściwie się nie dowiem, jak jest tam tego wszystkiego. No trochę czasu się będzie zanim to wejdzie w życie. I przepraszam, wpadnę w dygresję. Instytucja po prostu polega na tym, że wszystkie nasze przepisy chroniące prywatność po prostu nie dotyczą amerykańskich firm i już. Znaczy, amerykańska firma może powiedzieć, że jest tam amerykańską firmą i to nie dotyczy i w związku z tym mają absolutnie gdzieś nasze przepisy dotyczące prywatności czy ochrony danych osobowych. To się stopniowo zaczyna walić, czego no, też przykładem jest niedawny wyrok przeciwko Google'owi.
oraz właśnie decyzja Parlamentu Europejskiego, ale zanim to wejdzie w życie, po prostu jeszcze mnie trochę, to ten stan na dzisiaj nadal jest taki, że gdyby, dajmy na to, tak jak my, tak, no, no gdyby właśnie kolega Syska zaproponował właśnie nam na boku mailami, wszystkie osoby, które przychodzą na te spotkania, miałby poważne problemy w Polsce z giełdą, natomiast wystarczyłoby, żeby wszedł w joint venture z jakimś swoim amerykańskim kolegą i razem by założyli pewnie Syska & Johnson Corporation, to już tu się chowają właśnie za ten wyjątek. I zresztą literalnie często tylko po to europejska firma musi szukać amerykańskiego partnera, nawet nie w sensie kapitałowym, tylko po prostu w pewnym momencie ucieczka przed europejskimi, jeżeli mamy pracę danych osobowych, po prostu też się wymownie przekłada na pieniądze, znaczy to, że nie trzeba ich chronić, oraz że można mieć te wszystkie wspaniałe modele biznesowe, jakim jest właśnie handlowanie na boku, sprzedawanie innym, znaczy osobom trzecim danych, co jest w Europie, znaczy bez wiedzy tych zainteresowanych jest niemożliwe prawnie, natomiast w Stanach jest i na dodatek istnieje właśnie taka dziwaczna klauzula, która specjalnie właśnie przyznaje te przywileje. Bo w ogóle też jak zwracam na to uwagę w swojej książce, właśnie te protesty przeciwko ACTA były takim triumfem jeszcze właśnie tego modelu optymistycznego, że oto tutaj politycy potajemnie próbowali podpisać jakiś traktat regulujący internetem, a internauci się nie zgodzili. Ten model, moim zdaniem, jest całkowicie fałszywy, starał się pokazać kalendarium wydarzeń, które do tego doprowadziły, pokazując, jak dużą rolę w nakręcaniu tych protestów miały właśnie te cyberkorporacje, ponieważ to leżało wbrew interesom. Po raz pierwszy po prostu tego typu traktat, jaki Amerykanie narzucają światu, po raz pierwszy jednym amerykańskim korporacjom był na rękę, a drugim nie. Więc po raz pierwszy przepychanka między tymi korporacjami, w którą wciągnięto internautów, nagle stała się taka skuteczna, ale przedtem traktaty, które były korzystne dla całej amerykańskiej gospodarki, nie wiem, jak leci, po prostu je narzucano w Unii Europejskiej. To groźbą wojny handlowej ta retoryka była pewnie niesamowita. To znaczy, jak się to czyta, to właściwie zresztą to książka się boję, po tej pracy z boliwości teraz boję już czytować konkretne, zwłaszcza nazwiska konkretne, to było niesamowite, jakimi słowami Amerykanie grozili Unii wojną handlową, jeżeli Unia będzie się próbowała jakoś znaczy bronić tak swoich zasad. Moim zdaniem więc obecnie sytuacja jest niewesoła, jeśli chodzi o przyszłość demokracji, w takim sensie, że pojawiły się właśnie potężne firmy, które w ogóle są całkowicie poza naszą kulturą jako obywateli, ale też oczywiście w Ameryce, no, Amerykanie specjalne korzyści z tego, że mają takie potężne firmy, w sensie pojedynczy amerykańscy obywatele też nie mają, też żadnych nie mają, te korzyści stanowią oligarchię, która jest zagrożeniem na inny sposób, ale zagraża demokracji i u nas. No, u nas po pierwsze przede wszystkim dlatego, że zagraża naszej ogólnej suwerenności. Natomiast w Ameryce zagraża temu, że one działają wyłącznie w interesie najbogatszych i z kolei w Ameryce to się wszystko nałożyło na tą malowniczą, jak to się malowniczo nazywa, krzywą Gatsby'ego, czyli wykres pokazujący, że nierówności społeczne w Ameryce po ekscesach właśnie z początku stulecia przez tę politykę całego Nowego Ładu spadły do jakiegoś tam historycznego minimum w latach 60. a w latach 80. to znowu leci w kosmos i znowu już żyjemy w czasach Wielkiego Gatsby'ego, znaczy Amerykanie żyją, akurat u nas jeszcze tak źle nie jest, jak na to spojrzeć statystycznie, ale Amerykanie rzeczywiście żyją, znaczy żyją też w świecie, w którym jakkolwiek by tego nie liczyć, te zarobki tak zwanego przeciętnego Amerykanina, czy będziemy liczyć jako medialne, czy będziemy jako średnio, wszystko jedno, po prostu przeciętny Amerykanin ma coraz gorzej, a ten górny 1% coraz lepiej. I w książce snuję, być może demagogiczne, ale jestem dziennikarzem, więc lubię takie właśnie porównanie uroczystości weselnej, którą zafundował sobie jeden z tych właśnie takich oligarchów z internetowych, Sean Parker, bardzo fajnie zgrany w filmie o początkach Facebooka, ale też jest ważnym inwestorem Spotify, więc znaczy jakby, no to był taki bal Wielkiego Gatsby'ego po prostu to jego wesele. No i właśnie, jeżeli w ogóle gdzieś widzę jakokolwiek maluteńki pierwiastek nadziei, widzę go właśnie tylko w tym, że unijne instytucje, europejskie instytucje postarają się przede wszystkim najpierw przywrócić nam tą całą nieszczęsną suwerenność, to znaczy przywrócić sytuację, w której w Europie na przykład o naszych danych osobowych na Facebooku na przykład decyduje europejskie prawo, a nie amerykańskie, takie niby drobiażdżek, ale już by bardzo dużo zmienia w sensie w ogóle naszej po prostu podmiotowości jako obywatele. Znaczy nie możemy być do końca w Unii demokratycznymi obywatelami, jeżeli jesteśmy skolonizowani.
jeżeli wszystkie nasze środki możności należą do firm spoza naszego kontynentu. Ale to jest w ogóle dopiero pierwszy krok, ponieważ no już, znaczy znacznie łatwiej byłoby nie fundować sobie tych wszystkich kłopotów, które sobie sprowadziliśmy razem z internetem. Gdyby na przykład gdyby właśnie na przykład Amerykanie spełnili swoje obietnice kilkanaście lat temu i oddali władzę nad tym całym, no dużo to jest gdybań, ale to już nastąpiło, zafundowaliśmy sobie sytuację potwornej asymetrii, w której jest właśnie taki szary, przeciętny mały internauta, jak każdy tutaj z nas, a właśnie tymi amerykańskimi gigantami. I w ogóle, jeszcze dorzucę jeden punkt. Najważniejszy dla mnie jakby problem w internecie, już tak na koniec, właśnie widzę w tych nierównościach i w tym, że ta obietnica, strasznie on kiedyś właśnie do dzisiaj miał głosie ten profesor Henryk, który bardzo lubiany, również u nas na Lewicy. I to mi zawsze bardzo niepokoi, że wyłonił się taki fenomen prokorporacyjny Lewicy, który dla mnie trochę nie sprawia. W każdym razie właśnie w tej wizji każdy internauta ma być sobie równy, co ludzie, którzy tak mówią, zdradzają całkowite niezrozumienie tego, jak te mechanizmy działają. Wszyscy, kiedy wchodzimy, kiedy się logujemy, albo kiedy nie logujemy, wszystko jedno, za każdym razem, kiedy mam jakąkolwiek interakcję z Googlem, z Facebookiem, z Twitterem, z Apple, ta firma pierwsze co robi, to stara się każdego z nas, z tego co nas wie, stworzyć sobie taki profil konsumencki. Znaczy te serwery, tak ja kiedy patrzę na Państwa, widzę jednak wolnych obywateli wolnego kraju, moje możliwości zgadnięcia, ile kto z Państwa zarabia, są niewielkie, natomiast te maszynerie przez to wszystko, co nas wiedzą, mają już dużo większe możliwości. Na samym początku wiedzą, z jakiego sprzętu się łączymy z tym internetem, co już jedna osoba wie, to się łączy bardzo drogim smartfonem, druga bardzo tanim smartfonem, to już dużo mówi o tej osobie, ale też po tygodniu obserwowania nas ten internet już wie, no w zależności jak kto chroni swoją prywatność. Jeżeli ktoś nie chroni wcale, to po tygodniu czy po miesiącu ta maszynera już wie, czy ktoś jedzie do pracy rowerem, samochodem, komunikacją, a pewnie nawet jaki to jest rower, czy to jest tani rower, czy to jest bajerancki rower, żeby ktoś tam musi się pochwalić, rzucić taką czy inną fotkę. Zostawiamy mnóstwo tych wszystkich śladów, więc po pierwsze wszyscy jesteśmy od razu jakby tam klasyfikowani, czy to jest dobry konsument, czy nie, czy to jest dobry klient, czy jego profil mogę sprzedać reklamodawcom drogo czy tanio, ale po drugie te maszynery jednocześnie bardzo interesują nas, na ile mogą nas z kolei wykorzystać na akwizycję dalszych klientów do pokazywania tych reklam. Czyli ta utopijna wizja, że każdy bloger jest równy, że wszyscy zakładamy sobie bloga, jest fałszywa, ponieważ już na starcie na przykład inaczej będzie nas widział Google. Jeżeli jednocześnie trzyma się tych gier komputerowych, które lubię, gdybym na przykład ja na swoim blogu zrecenzował grę komputerową i zrecenzowałem tak po prostu ktoś z Państwa, to prawie na pewno moja recenzja będzie miała wyższy tak zwany page rank, czyli wyższy ranking w wynikach wyszukiwania i to ona będzie się pojawiała pierwsze tysiące wyników, a Państwa recenzja mogłaby się pojawiać na setnym, czy na 200, czy na 1000 miejscu. Więc tak naprawdę w ogóle na samym starcie, jak w ogóle kiedy zaczynamy to naszą działalność, kiedy po raz pierwszy będziemy na tym Twitterze, czy na tym Google, to i tak nasz status społeczny od razu będzie zreplikowany. Skrajny taki przykład jest taki, że jeden z tych miliarderów z Trzemowej Doliny, Peter Thiel, właśnie ma konto na Twitterze, na którym jeszcze nigdy w życiu niczego nie napisał, to konto ma jakąś kosmiczną liczbę obserwujących. Natomiast oczywiście ktoś, kto zaczyna zupełnie od zera, musi to nadrabiać jakością. Może po roku, może po dwóch latach dojdzie do takiego poziomu jakby oceniania ważności tego, co on pisze z punktu widzenia tych maszynerii, jaką będzie miał po prostu dziennikarz, który od czasu do czasu rzuca coś zupełnie od czapy. Po prostu te maszynerie strasznie bezlitośnie każdego z nas oceniają, kim ty jesteś, człowieku, i czy mam cię je pokazywać innym ludziom, czy ciebie gdzieś upchnąć, schować, ukryć i tak dalej. To, co mówię teraz, jest jeszcze optymistyczne założenie, że te maszynerie naprawdę działają tylko po to, żeby zarabiać pieniądze dla swoich właścicieli, że nie ma w tym wszystkim żadnej politycznej agendy. Ale podejrzewam, że nawet jeśli tak jeszcze jest, to za chwilę już tak przestanie być, ponieważ ci cyberoligarchowie na koniec jeszcze już właściwie nie ukrywają tego, że mają swoje polityki. No na razie najważniejsze dla nich to jest zniesienie ograniczeń imigracyjnych w Stanach, więc założyli już to swoje lobby. US, FWD US w skrócie, i przypuszczam, że skoro mają tak potężne możliwości manipulowania dyskursem, to przypuszczam, że pokusa, żeby wykorzystywać tę manipulację w ten sposób, że na przykład więcej nagłośnienia dawać tym, którzy popierają nasze sprawy, a tym innym, nie wierzę, żeby byli się w stanie przed nią powstrzymać, a nawet jakby byli ci się w stanie powstrzymać, no to już następnie nie będą w stanie, to znaczy to jest droga w złym kierunku, więc
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nawet nie jest ten demokratyczny, oddolny ruch, w którym, dlatego wielu ludzi widzi jakieś problemy w tym, że w internecie jest dużo głupich ludzi, czy dużo hejterów, czy dużo spamu nawet i na to bym jeszcze machnął ręką tak naprawdę. Gdyby problemem było tylko to, że jak daliśmy głos wszystkim, to więcej słuchać antysemitów czy coś takiego, to jest typowe narzekanie na internet w typowej publicystyce polskiej, a to był jeszcze naprawdę najmniejszy problem. Najważniejsze jest to coś, że te struktury dominacji, które istniały w społeczeństwie przed internetem, w internecie są straszliwie umacniane i nawet nie istniały jakieś takie odpowiedniki przełamywania ich, które społeczeństwo wypracowało, typu tam jakieś zapisy antydyskryminacyjne w ustawach i tak dalej. Nie ma parytetów, nie ma takich odpowiedników, tam już jest tylko właśnie naga samoreplikacja jakby kultury białego mężczyzny z klasy średniej. To tyle. Trudne zadanie, uzupełnić tę bogatą i wielowątkową wypowiedź. Może akurat zacznę od paru słów o tym, co my robimy i przykucia takiego odbicia trochę zarzutu, że my to ci cyberoptymiści, bo uważam się, że takiego mogliby Państwo zrozumieć w wypowiedzi Wojciecha Jarubińskiego o kongresie wolnego internetu. Otóż nie, Fundacja Pod Optyką przede wszystkim zajmuje się stwarzaniem problemów, tak? Przynajmniej my widzimy naszą rolę, czyli właśnie przekuwamy te pozytywne mity na temat wolności, wolności i demokracji, mówiąc o nadzorze. Z angielskiego surveillance, w naszym odczuciu, może Państwo się nie zgodzicie, chętnie wysłucham głosów polemicznych, ale przed powstaniem fundacji 5 lat temu w Polsce prawie nie mówiło się, czy w ogóle nie mówiło się o problemie nadzoru jako takiego, podczas gdy w Wielkiej Brytanii mieliśmy od lat surveillance studies i ludzie, którzy zajmowali się krytycznym dyskursem, krytyczną analizą rzeczywistości, właśnie w nadzorze upatrywali takim Foucaultowsku rozumianym nadzorze, narzędzie, tam są też narzędzie władzy nad ludźmi, władza nad dyskursem, które przede wszystkim opiera się na pewnej fikcji wolności i wyboru. Czyli im bardziej ludziom mówimy, że mają prawa, im bardziej mówimy im, że wybierają co chcą i że mogą żyć tak jak chcą, tym łatwiej jest nam ukrywać w tej fikcji wolności czy wyboru realne mechanizmy władzy, które jak najbardziej cały czas mają miejsce, tylko no, rozgrywają się na innym forum. To już nie jest policjant czy polityk, który przychodzi i nas bezpośrednio do czegoś zmusza, tylko to są właśnie media, które swoją dyskusją kształtują nasze wybory życiowe, to są prywatne firmy, które realizują tę politykę, czy też to jest władza, która mówi nam, że w imię naszego bezpieczeństwa, dobrostanu i naszej wolności oczywiście dyktuje nam jakieś ograniczenia. I tego typu mechanizmy nas jako fundacja interesują, stąd kiedy my rozmawiamy o wolności internetu, to prawie zawsze rozmawiamy o tym, dlaczego jej nie ma, a nie o tym, a nie afirmatywnie o tym, że ona jest. Stąd taka zawsze była nasza rola w różnego typu dyskusjach od kongresu wolnego internetu, począwszy poprzez różne inne, które przez 5 lat toczyły się w wielu miejscach. Więc to jest fundacja, oczywiście możemy poznać więcej, gdyby to Państwa interesowało. A teraz wrócę do naszego tematu, który chciałabym opowiedzieć krótko w 4 punktach, czyli jednak wrócić do tego, czym jest internet. Wojciech Miliński powiedział to już z wielu aspektów, też jego książka, którą oczywiście czytałam, mówi to na wielu stronach, więc trochę powtórzę, ale mam wrażenie, że pewne poszukiwanie nie zaszkodzi tej dyskusji. Więc internet nigdy nie był pomyślany jako narzędzie wolności, ani też jako narzędzie prywatności. No, powstał jeden jako projekt akademicki, czy też projekt militarny. Były różne procesy, które toczyły się równolegle. Nie, też za bardzo ja się o tym nie poruszam i nie moją intencją jest wchodzić dokładnie w szczegóły, jak to było, ale jedno jest pewne, to nie było narzędzie masowe. To nie było pomyślane jako coś, co nagle będzie dane milionom czy miliardom ludzi i coś im w życiu czy w polityce załatwi. Zupełnie nie. Jego umasowienie wzięło się z tego, że nagle okazało się, że to jest tajne narzędzie komunikacji i że może, rzeczywiście może nam dać możliwości, które ludzie potrzebowali, które były komercyjnie przydatne, nawet bardziej komercyjnie niż politycznie. I ten cały dyskurs nałożony na internet, że oto to będzie wielkie narzędzie wolności, ja też myślę, że on wziął w dużej mierze z interesów komercyjnych, że on był nakręcany przez graczy prywatnych, którym zależało na tym, żeby zarobić coraz więcej na klientach, którzy przychodzili do internetu i bardziej w tym internecie klikali. Ja też sama uważam się za taką osobę, znaczy ja jako z wykształcenia prawniczka z może hobby, trochę teraz też zajmuję się technologią, ale w żadnym razie bez wykształcenia technicznego, uważam się za taką właśnie osobę, która wpadła trochę jak cisko w kompot. To znaczy zorientowałam się, że internet mnie inwigiluje i ogranicza dość późno, kiedy już miałam te konta na Gmailu, kiedy już byłam na Facebooku i a moja fundacja była na Twitterze. I nagle okazało się, że wydostanie się z tych okowów
około komercyjnego internetu, także dla mnie jako osoby i dla mojej fundacji jako osoby prawnej jest potwornie trudny. O tym też mogę powiedzieć chwilę dłużej, jeżeli to by się okazało dla Państwa interesujące, ale w moduł dwóch lat próbujemy się wydostać z komercyjnych usług w internecie i już prawie nam się udało, to jest bardzo trudny proces. Więc rzeczywiście to przekształcenie się internetu z projektu elitarnego, akademickiego czy militarnego w projekt masowy odbyło się głównie za sprawą komercyjnych podmiotów i na ich warunkach. I to nie jest zarzut. To nie jest coś, co nie można krytykować firm prywatnych za to, że znalazło model biznesowy, który się świetnie sprawdził, przyjął i rozrósł w milionowe, w sensie ilości użytkowników, oczywiście w sensie wartości do jakiejś już dużo więcej, z jaką jest, projekty. Takie są realia świata, w którym żyjemy. Ale co to znaczy dla polityki? To znaczy tyle, że coś, co teraz de facto pełni funkcję społecznej infrastruktury, bez której nie wyobrażamy sobie życia politycznego, rozwoju ekonomicznego, dostępu do informacji, komunikacji między nami, jest w rękach bieżących. Po prostu. I wszelkie naprawianie tego, wszelkie próby ograniczenia, regulacji, łatania dziur, ograniczenia tej władzy korporacji, tak naprawdę są, wydaje mi się, w dużej mierze skazane na porażkę, bo to zostało ustawione zupełnie inaczej. Zostało ustawione w sposób, który nie jest społeczny. U źródeł internetu tkwią komercyjne modele biznesowe. I teraz nie chcę powiedzieć, że musimy go znacjonalizować czy uspołecznić, bo to też jest bardzo radykalny projekt i ja też nie bardzo wierzę w wtórne uspołecznienie czy znacjonalizowanie takiego Facebooka czy Google'a. To nie jest rozwiązanie. Ja nie znam rozwiązania. To jest bardzo trudna sytuacja, którą się znaleźliśmy. I wydaje mi się, że wyrok Trybunału Europejskiego w Luksemburgu sprzed paru dni, być może Państwo słyszeliście, sprawa Google versus Spain, czyli sprawa, w której sąd, najwyższy sąd Unii Europejskiej rozważał, na ile możemy wymusić na wyszukiwarce Google'a kasowanie których informacji z wyników wyszukiwania, właśnie w związku z ochroną osobowych i takimi wartościami, jest tego dowodem. To jest i dobry, ani dobry, ani zły wyrok. Mamy jakby zły kompromis. Im bardziej Państwo próbuje teraz regulować te wielkie korporacje, nakładając im nowe obowiązki, tym bardziej wkraczamy w sytuację absurdalną, o której Wojciech Wroński już mówił bardzo barwnie, kiedy wręcz umacniamy władzę tych korporacji, bo mówiąc takiemu Google'owi, drogi Google'u, kasuj ze swoich prywatnych informacji, które naruszają kwestie dokumentów celowych, wciąż wzmacniamy władzę tego Google'a do kasowania informacji i do kontrolowania tego, co zobaczymy w tej wyszukiwarce. Nie ma dobrych rozwiązań. To rzeczywiście już teraz są tylko złe kompromisy. Taka jest sytuacja, tak, jeśli mam spojrzeć z lotu ptaka, w moim przynajmniej ocenie. Jakie wiążą się z tym szanse? Bo oczywiście jakie szanse są? Tutaj powiem parę banalnych rzeczy, ale muszę bardziej powiedzieć, szczególnie, że ani ja, ani Wojciech Wroński nie należymy do optymistów, więc może, żeby to też wybrzmiało, to ja też widzę oczywiście szanse i naturalne jest, że z internetem wiąże się dużo większy dostęp do informacji, dużo łatwiejszy. Na pewno jest łatwiej o informacji niż było przed internetem, tego nie można zanegować. Na pewno jest taniej w dostępie do informacji, bo możemy sobie wyszukać w zasobach gigantycznych w każdym miejscu świata bez ponoszenia wielkich kosztów typu kiedyś trzeba było pojechać gdzieś, gdzie są te informacje, albo mieć dostęp do bibliotek, albo spędzić czas w bibliotekach fizycznie przekopując się przez jakieś zasoby informacyjne. No dzisiaj można to wszystko zrobić z pozycji własnego biurka po kosztach bliskich zero. Tak naprawdę, czy my jeżeli liczymy tylko koszty finansowe, bo oczywiście są też te inne, o których za chwilę. To jest historia. Druga sprawa, mobilizacja. No choćby parę dni temu w Warszawie miałam przyjemność brać udział w debacie z syryjską aktywistką, która opowiadała o doświadczeniach, to było w związku z filmem, który jest pokazywany nadal w festiwalu Planet Plus Doc, czy jakkolwiek się teraz nazywa. Tak, gdzie właśnie jest mowa o historii młodej dziewczyny żyjącej, mieszkającej w Chicago, która z pozycji właśnie mieszkanki Chicago, kogoś, kto jest był lekko duchem, nastolatką, który korzysta z internetu dla zabawy, nagle staje się poważną, zaangażowaną aktywistką i korzystając z tego, że jest w pozycji dużo lepszej politycznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo też swoje fizyczne niż syryjscy aktywiści w Syrii, pomaga organizować się aktywistom w Syrii, używając tego Facebooka, Twittera, tych wszystkich komercyjnych usług. I my rozmawialiśmy z nią o tym, jakie ryzyka się z tym wiązały dla niej, dla tych ludzi i właśnie jak działa to, o czym powiem za chwilę, czyli ten komercyjny podmiot, który kontroluje komunikację między aktywistami, ale jednak jej się udało. Znaczy jednak była w stanie zrobić dużo więcej. Ciekawe, pomagała aktywistom z Palestyny, to, czy też to tak fajnie? No,
Przepraszam. Jasne, ale to jest, też nie możemy, znaczy ja też jestem daleko od powiedzenia, wszystko jest źle. Nie jest tak, że wszystko jest źle, jest bardzo dużo problemów. Dlatego zaczęłam od tego, czego zaczęłam, że żyjemy w świecie zdominowanym przez komercyjne modele biznesowe, które usprawiedliwiają to wszystko i które możemy łagodzić, czy regulować, czy podkreślić, ale one zawsze pozostaną takimi, jakimi są. Stąd też widzę zagrożenia i o nich rzeczywiście zaraz powiem, natomiast no, są też te możliwości. I możliwość mobilizowania ludzi, czy komunikowania się z nimi na odległość w sposób bardzo tani, bardzo dostępny, bardzo szybki, bardzo dynamiczny jest niewątpliwa. No właśnie komunikacja, tak? Znaczy internet mnie już szokuje, kiedy się dowiaduje, że coraz młodsi ludzie coraz częściej korzystają z internetu, a nie z telefonów komórkowych po to, żeby się umawiać, tak jak ja się umawiam z ludźmi SMS-ami. Okazuje się, że te SMS są bardzo tanie, z mojej perspektywy są bardzo tanie, ale z perspektywy nastolatka, nawet mieszkającego w Warszawie, podobno WhatsApp ma tą atrakcję, że jest zupełnie za darmo. No i mnie to trochę bawi, bo uważam, że to są już rzeczywiście koszty bliskie zeru, a oddajemy dużo więcej używając tego WhatsAppa niż jednak SMS-a, który jest bezpieczniejszą formą komunikacji. No ale z perspektywy afrykańskiego obywatela Afryki, gdzie telekomunikacja wciąż jest trochę droższa, w kontekście koszyka, jakim ten obywatel dysponuje, to, że możemy mieć coś w sensie finansowym za darmo, na pewno jest też dla demokracji jakąś tam krokiem do przodu. No ale teraz, jakie są zagrożenia? Bo oczywiście to wszystko możemy odwrócić i pokazać tą ciemną stronę. Ja też pokażę moje 5 głównych punktów, które uważam za negatywne. Pierwszy negatywny punkt to jest to, gdzie się bardzo mocno zgadzam z przedmówcą. Tak naprawdę zawsze jest między, w komunikacji, w tym wszystkim, o czym mówiłam do tej pory, między nami stoi ktoś i tym kimś jest prywatna firma, która ma swoje własne interesy w tym, jaką komunikację rozgrywa. Ma interesy komercyjne w postaci śledzenia nas przez cały czas po to, żeby nas lepiej profilować i tego już nie będę powtarzać w celach komercyjnych, ale może mieć też interesy polityczne i może albo będąc do tego zmuszoną, albo chcąc z jakiegoś powodu to rozgrywać dla swoich regulacyjnych celów, te informacje dawać komuś takiemu jak rząd amerykański, chiński, polski, jakikolwiek. Mówi się po angielsku, można nazwać man in the middle attack, tak? To jest używane w cyberbezpieczeństwie, taka koncepcja rodzaju ataku na komunikację, kiedy wprowadza się agenta, który jest kontrolowany. To co uważa się za niebezpieczne w cyberbezpieczeństwie, jest standardem w komunikacji internetowej. Zawsze jest ten man in the middle. Ten ktoś, kto przekazuje, daje naszą korespondencję, de facto w pełni ją kontrolując. To jest potwornie niebezpieczne. Myślę, że tutaj wyobraźnia Państwa jest i doświadczenie życiowe wystarczają, nie muszę tego rozwijać, co tu się może dziać. Szczerze tylko dla mnie wspaniały cytat, żeby nie było tylko Kowalski, pisze dobre książki o tych zagrożeniach, pisze też o tym Morozów, pisze też o tym Kory Doktorów, ale też pisze o tym bardzo dużo Evan Moglen, profesor na Columbia University, zresztą z którym Rozwiński robił wywiad niedawno dla Gazety Wyborczej, więc coraz więcej też o nim słuchać w Polsce, co mnie cieszy, bo to jest wspaniały teoretyk, filozof, prawnik, ale też znawca technologii, praktyk technologii, który opisując właśnie Facebooka, jego rolę, mówił o tym, że wciąż nie może uwierzyć, jak to się dzieje, że ktoś dając nam hosting, czyli po prostu miejsce na serwerze, plus parę ozdobników, które widzimy na stronie Facebooka, ładne kolory, jakieś inne ułatwiacze w komunikacji, jednocześnie daje nam śledzenie przez cały czas, a my w ten deal wchodzimy. I jeszcze płacimy za to swoimi danymi, a nierzadko pieniędzmi realnej, bo Facebook coraz bardziej teraz też bazuje na zupełnie realnych płatnościach, czyli aby dotrzeć do naszych kontaktów, musimy teraz Facebookowi zapłacić. Nie wiem, czy Państwo korzystają z tego portalu, ale jeżeli tak, to zwróćcie uwagę, już nie mamy możliwości tak naprawdę bez płacenia realnymi pieniędzmi, nie tylko naszą prywatnością, dotrzeć do naszych kontaktów, bo jest to dostęp ograniczony i nie tylko promocja postów, ale też dotarcie pełne do naszej listy kontaktów jest dzisiaj płatne. Więc to pokazuje, w jaki sposób ten model się rozwija w kierunku coraz bardziej ograniczającego naszą swobodę komunikacji z naszymi kontaktami. Przypominam, to nie chodzi o promocję, chodzi o to, do kogo my możemy dotrzeć z naszej listy, którą sami sobie wygenerowaliśmy. No więc ten man in the middle może bardzo dużo i będzie mógł coraz więcej. Dlaczego on może tak dużo? Tutaj też zgadzam się z Wojciechem Olińskim, że to jest kwestia wyborów regulacyjnych, które nie są przypadkowe i zauważmy, że rozwój tych wielkich korporacji w Ameryce nastąpił po 11 września. To jest ostatnie 10 lat. Już się można mówić, że to jest przypadek, bo to jest kwestia rozwoju rynku, to jest kwestia tego, że taki był popyt, że internet się umasnawiał, w sensie takim, że sięgał coraz dalej, coraz więcej ludzi wchodziło w internet, więc tworzyły się nowe możliwości biznesowe.
Ale ja myślę, że to nie jest przypadek. To nie jest prawie spiskowa, to jest po prostu rozumienie tego, że Amerykanie chcieli, żeby było coraz więcej wielkich danych dostępnych w internecie. Chcieli, żeby służby mogły mieć dostęp do informacji o tym, jak ludzie się komunikują, a najłatwiejszym sposobem jest outsourcing tego w ręce prywatne. I tu nastąpiła symbioza interesów. Ja nie twierdzę, że firmy robiły to dla amerykańskiego rządu, absolutnie nie. One to robiły dla swoich komercyjnych interesów, czyli tworzyły ogromne zbiory danych, wykraczające daleko poza to, co jest niezbędne do komunikacji, do realizacji tej czy innej usługi, czy poszukiwania, czy portalu społecznościowego, ale na to nałożona była regulacja, która z jednej strony chroniła je w tym, to o czym mówił Cieplniński, ale z drugiej zobowiązywała je do konkretnych rzeczy i to ujawnił nam w pełnym zakresie Snowden, ale oczywiście widzieliśmy już wcześniej, że były takie akty prawne jak Patriot Act, jak Foreign Intelligence Surveillance Act, z których wynikało wprost, że firmy te mają obowiązek umożliwiać śledzenie obywateli nie będących Amerykanami, ale też oczywiście w jakimś tam zakresie Amerykanów, bo też tej inwigilacji podlegają. Więc to tutaj nie było przypadków. Ta regulacja była bardzo świadomie tworzona w tym kierunku, żeby tworzyć coraz większe zbiory danych i to był proces moim zdaniem świadomy po obydwu stronach i prywatnej, i publicznej. Drugi duży problem to subtelność tego nadzoru. To, że w internecie rzeczywiście wmawia się nam, że jesteśmy, że możemy być psem, tak? Takie słynne kiedyś lata temu krążą memy internetowe, kiedy pies udaje kogoś innego i że ty też możesz być w tej pozycji. To jest bardzo miły żart, ale też bardzo wielka mistyfikacja, której myślę, że ludzie do dzisiaj podlegają. Wyobrażają sobie, że schowani za tą barykadą, za tymi zasłonami, jakimi jest numerem PIN, czy nick internetowy, czy cokolwiek chce, to mogę za mój awatar, którego mogę wykreować, że ja mogę być anonimowa czy anonimowa. To jest oczywiście zupełna bzdura, bo śledzenie mnie w internecie jest dużo, dużo łatwiejsze niż śledzenie mnie na ulicy czy w jakiejkolwiek innej sferze. I ta subtelność nadzoru, który właśnie dzieli się za zasłoną pięknych, atrakcyjnych właśnie wichańców PHP, jak pisze Mogren, bardzo sympatycznych usług, to są te subtelne kroki, w których państwo czy firmy wprowadzają coraz więcej tej kontroli naszego życia. Trzeci duży problem to możliwość cenzury i prywatnej, i publicznej. Z jednej strony państwa, rządy mogą wykorzystywać mechanizmy prawne takie, jak są, takie jakie mamy choćby w Polsce, gdzie jest procedura notice and takedown z angielskiego, po polsku tłumaczy, nie wiem jak, może usuwanie na wniosek najbezpieczniej, czyli ja wnioskuję, ja czy obywatel, ja firma jakakolwiek chroniąca swoich praw, czy też ja polityk, wysyłam wniosek do firmy takiej czy innej i ona ma prawny obowiązek zareagować na ten wniosek i pewne treści usunąć. Dzisiaj jeszcze nie ma obowiązku ta firma przed usunięciem takiej treści zapytać autora, autorki, czy rzeczywiście ta treść powinna być usunięta. Bo zobaczyliśmy w Polsce, żeby tą procedurę notyfikacji uzupełnić o ten etap sporny, czyli o to, że firma zanim usunie treść z internetu, musi zapytać mnie jako autorkę, czy ja, aby nie bronić tej treści, bo nie uważam, że ona jest wartościowa i ona jest na przykład prawdziwa, a nie zniesławiająca. Dzisiaj nie mamy tej drugiej strony. Stąd na przykład w Ameryce ogromną łatwością można usuwać treści, powołując się na prawo autorskie. Jeżeli ktoś krytykuje firmę, praktyki firmy jakiejkolwiek, to tej firmy najprościej jest pójść do Google'a, nie wiem, kogokolwiek innego, nie tylko Google'a i zażądać usunięcia treści, które naruszają prawa, że zniesławiają tą firmę w jej odczuciu, spowodując się na ochronę logotypu albo jakichś innych praw związanych właśnie z prawami autorskimi. I to samo mamy coraz bardziej, widzimy w Polsce. To jest taka cenzura, która dzieje się rękami prywatnymi, ale może realizować cele publiczne, polityczne. Wiele na pewno można było opowiadać w Polsce o tym, ile razy politycy lokalni, politycy z szczebla centralnego próbowali tą drogą, poprzez właśnie tą procedurę, eliminować jakieś treści z forów internetowych czy innych tego typu miejsc. Do tej pory nie było to możliwe. Przepraszam, czy był minister cyfryzacji i administracji teraz żąda od portalu satyrycznego aż dzień. Nie, to są przyczyny, to już czy
zero-jedynkowe, bo naturalnie może się zdarzyć, że i nawet minister ma prawo bronić swojej prywatności wówczas, kiedy jakieś informacje o nim są ujawnione, które nie służą debacie publicznej, bo kiedy ktoś go w oczywisty sposób zniesławia, czy kiedy treści na temat kogokolwiek z nas trafiają do internetu, nasza prywatność jest w sposób rażący naruszona, przecież naprawdę bywa, że tak się dzieje, my musimy mieć mechanizmy radzenia sobie z tym. I tu właśnie wracam do tego, czego zaczęłam. To jest zawsze z niego kompromis. Moment, w którym prywatna firma będzie dbała o tym, jakie roszczenia uznać za wiarygodne i za uzasadnione, a jakie odrzucić, jesteśmy w kropce. To powinny robić sądy, to jest oczywiste, ale internet jest szybki, jest komercyjny i jest dość brutalny i nie zna granic. Stąd dość trudno jest wprowadzać zawsze sąd, żeby decydował o tym, czy to doszło do zniesławienia, czy to doszło do naruszenia prywatności i co z tym pan tym zrobi. Stąd pole do cenzury jest naprawdę dosyć duże. Czwarty problem, może paradoksalny, to jest zalew informacji dla demokracji, bo rozumiem, że w tym kontekście rozmawiamy. Jeżeli mówimy o polityce i o tym, że nagle dzięki internetowi, to o czym powiedziałam przed chwilą, mamy łatwiejszy dostęp do informacji, drugim jakby negatywnym stroną tego samego jest zalew tych informacji. I kiedy ja słyszę, że Twitter albo tego typu media są dużo lepsze niż media tradycyjne, bo tam mamy wszystko i tam sami sobie możemy wybrać, to trochę się boję. Bo właśnie potencjał do manipulowania tymi informacjami na mediach, gdzie nie ma autorytetu, gdzie nie ma dziennikarza, czy redaktora, który odpowiada za rzetelność tych treści, gdzie nie mamy reputacji. No, Wojciech Wolinski mówił słusznie o tym, jak to wpływa, nasza reputacja wpływa na nasz page'ach, czy naszą widoczność w internecie, to wszystko prawda. Ale z drugiej strony, jak jest dość nośna plotka, czy dość absurdalny, ale atrakcyjny z perspektywy debaty publicznej. To nie jest reputacja w sensie tradycyjny, to jest po prostu tylko ile reklam może by przy tej osobie wyświecić. Tak, ale to jest pochodna jej jakiejś pozycji społecznej, bo o tym mówiłeś, to jest prawda, ale z drugiej strony może i zdarza się notorycznie, że w kontekście, nie wiem, konfliktów w Syrii, dużo informacji zmanipulowanych, ale bardzo szokujących, czy bardzo atrakcyjnych, uzyskiwało bardzo szybko ogromną widoczność, bo ludzie sobie to podawali dalej. Czyli ta masowość, ta paradoks demokracji, który widzimy, tak? Jeżeli jeden z czynników, który decyduje o widoczności informacji, to jest ilość kliknięć, pochodna modelu, o którym mówiliśmy nieraz już dzisiaj, czyli komercyjnego wymiaru internetu i reklamy, która na reklamie zarabiamy tym lepiej, im więcej ludzi ją widzi, prawda? Więc jeżeli coś jest klikane milion razy, no to będzie popularne w internecie, bo firmy, które zarabiają na reklamie, będą chciały z tego korzystać, koło się zamyka, to lądujemy w dosyć kiepskiej sytuacji, w której popularność taka masowo rozumiana danej treści decyduje o widoczności, a nie jakość. I z tego nie wybrniemy na Twitterze czy tego typu forach. Więc to jest paradoks, którego ja nie rozwiążę. Fajnie, że każdy może tam wrzucić jakąś informację. Fantastycznie, że nie tylko media trzymają te informacje, media w tradycyjnym sensie, ale bardzo jest to niedobre dla demokracji, kiedy ta manipulacja może się odbywać tak łatwo i jeszcze do tego ma wymiar komercyjny. Czy on dyktuje widoczność informacji, bo zarabiamy na reklamie. No i wreszcie segregacja i stereotypy, które są wzmacniane. O tym też mówił mój przedmówca, ja powiem o tym raz jeszcze, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To, że algorytmy, jakie są w internecie, to jak działa poszukiwarka dzisiaj, to jak działa profilowanie, wzmacnia stereotypy. To jest oczywiste, bo internet w swoim morzu informacji musi być jakoś przeszukiwany, to morze wiedzy musimy jakoś porządkować. Nikt z nas nie połapałby się w tym bez żadnej pomocy. I niestety nie ma lepszego modelu, ja też nie widzę lepszego modelu dzisiaj, jak pójście za trendami. Czyli to zrobi Google. On nam daje te informacje, które podobają się większości ludzi podobnych do nas. Jak rezygnujemy z tego, zaczynamy tonąć. Fajnie byłoby, gdybym mogła wybrać sobie jako konsumentkę informacji w takim Google sposób patrzenia na świat. Powiedziała, jakby mogła sobie zaznaczyć. Chcę obraz, nie wiem, z perspektywy feministycznej, nie wiem, gejowskiej, człowieka, który ma czarny kolor skóry, kogoś, kto jest niewykształcony, pokaż mi taki świat Google. Gdybym mogła tak rozmawiać z wyszukiwarką, to może byłoby ciekawe, ale nie mogę. Albo mogę powiedzieć, nie profiluj mnie wcale, albo profiluj mnie taką, jaką ja jestem. I to jest duże wyzwanie, bo każdy z nas dostaje pewną bańkę, w której przestaje widzieć świat w sposób bardziej zobiektywizowany. A podpowiedzi, które do tego na to się nakładają, no podpowiadają nam rzeczy, które większość ludzi uznała za ciekawe. Stąd, jeżeli ktoś uznał za ciekawą informację, że, nie wiem, premier kradnie, to on stanie się w wyszukiwarce nagle złodziejem, nawet jeżeli nim obiektywnie nie jest. To tyle, jeśli chodzi o problemy. Jeśli chodzi o rozwiązania, tu jest dużo trudniej.
Na pewno rozwiązaniem nie jest rzeczywiście coś takiego, co nazywa się multi-stakeholderyzmem, czyli przy takiej fikcji, że w internecie mamy wielu różnych aktorów i obywatele, konsumenci mogą usiąść do stołu z Googlem, z rządem i jeszcze z innymi typami firm i podyskutować sobie o tym, jak urządzić świat lepiej. To jest taka fikcja, którą się teraz przyjmuje na różnych zgromadzeniach dotyczących internetu, bo to, co próbował powiedzieć wytłumaczyć Wojciech Waliński na początku swojej powiedzi, mówiąc, że Amerykanie mieli się wycofać i tak dalej, tak. To wszystko było związane z taką fikcją dość niebezpieczną. Mi się wydaje, że internet jest zarządzany przez wiele podmiotów, które nie są do końca publiczne. Owszem, amerykański rząd jest ważnym graczem, ale tak naprawdę to jest wszystko bardzo uspołecznione, że jest coś takiego jak ICANN, czyli struktura, w której każdy z nas i państwo i ja możemy, tak rzeczywiście formalnie jest, możemy wejść do władz tegoż, możemy potem współdecydować. Niestety rzeczywistość bardzo skrzeczy tutaj. Mamy zwyczajne relacje władzy, mamy jak w każdym świecie, także w internecie, pewne korelacje, kto ma więcej pieniędzy, ma więcej władzy, kto ma większą pozycję polityczną, to ma więcej władzy, kto ma większą reputację i bardziej swobodnie porusza się w tym dyskursie, ma więcej władzy. I to, że ja siądę przy stole na spotkaniu w Brazylii, Kuala Lumpur czy Nairobi, bo spotkania odbywają się bez przerwy, nawet teraz było właśnie takie duże spotkanie w Brazylii, mogę tam, ja też mogłam tam siedzieć przy stole, ale co by z tego wynikło? Według mnie nic, dlatego ja nie pojechałam i nie marnowałam mojego czasu i pieniędzy mojej fundacji, żeby się tam znaleźć. A rząd polski mówi, wspaniale, obywatele przy jednym stole z nami współdecydują o internecie i o tym mamy nową politykę. Moim zdaniem nic bardziej mylnego, ale to jest kolejny taki buzzword i kolejny dyskurs, który ma nam zaciemnić obraz tego, jak te relacje władze wyglądają. Ja uważam, że jedyne, co możecie sprawdzić, poza regulacją, o której mówił mój przedmówca, bo też uważam, też cały czas w nią wierzę, że możemy drogą regulacji, czy europejskiej, czy jeszcze bardziej międzynarodowej, coś tutaj zmienić, to jest też klasycznie rozmaita demokracja. Właśnie wracamy do źródeł. Przez trzymanie na postronku jakby naszych demokratycznie wybranych reprezentantów i wybieranie mądrzejszych ludzi na stanowiska i wymaganie od nich, żeby oni w naszym imieniu negocjowali to, co można, czego nie można w internecie. Uważam, że możemy więcej niż poprzez te fikcyjne modele o nazwie takiej jak multi-stakeholderyzm czy jeszcze innych bezwładek. No jeszcze jest model inny, czyli model anarchistyczny, który wierzy, cytowany przeze mnie Eben Moglen, urządźmy to na nowo, zróbmy własny internet, postawmy własne sieci, odzyskajmy spektrum, odzyskajmy oprogramowanie, odzyskajmy usługi, zbudujmy je na nowo w sposób absolutnie perfekcyjnie społeczny. To jest model najpiękniejszy, chciałabym w nim żyć, ale przyznam, że jestem bardziej pesymistką niż Eben Moglen, jeśli chodzi o wiarę w ludzi i o to, że nikt tego nie zawłaszczy i tego nie nadużyje. Więc ja akurat w anarchizm jeszcze nie wierzę, ale chętnie posłucham też Państwa, jeśli ktoś wierzy, jak można to lepiej urządzić. Widzę, że moderator patrzy na zegarek. Tak, rzeczywiście. W takim korzystałem zupełnie na bezczelnie się skończyłem na to, co powie moderator, bo miałem pewną, tylko to na dłuższą dygresję, nie chciałem przerywać w połowie. Znaczy właśnie trochę tutaj zacząłem podskakiwać na swoim krześle, kiedy właśnie pojawiła się w połowie wypowiedzi właśnie taka właśnie typowa wolnościowa, libertariańska wizja, kiedy mówiłeś o tym, że te prywatne firmy zbudowały sobie swój własny interes i że teraz, kiedy sąd narzuci coś Google'owi, no to nie możemy dopuszczać do tego, bo Google będzie umocnioną władzę, że coś będzie usuwała, czegoś nie. Moim zdaniem takie spojrzenie na te prywatne firmy przez pryzmat takiego właśnie, jakby to zaczerpnąć z powieści Ayn Rand, że jacy geniusze, którzy jakby myśleli te firmy... Nie, powiedziałem, że na to już regulacja sprzyjała, to mówiłości, no, to też właśnie, mówię. Ale to prowadzi do takiego wniosku, że w ogóle pytanie, czy te firmy uspołecznią, czy nie, jest o tyle bezprzedmiotowe, że one od samego początku są w czerwony sposób uspołecznione, znaczy zawdzięczają swoją potęgę politycznej protekcji parasolowi, który roztacza nad nimi od samego początku istnienia rząd amerykański. Trochę przesadnie bym mówił, żeby to było, że tak jak w Rosji Putin z Gazpromem, ale prawie, że... Znaczy, Google tak, jest taki, tak, czyli już jest przyjaciół z Rosji, to jest bardzo akurat dobry przykład. Tak, no więc Google to jest taki właśnie amerykański w kontakcie, który zawdzięcza swoją potęgę relacjom z politykami. Nie, często właśnie, zwłaszcza na imprezach serii Wolność w internecie i tak dalej, tam pojawia taka wizja, że no przecież to będzie bardzo źle, kiedy politycy będą mówiły tym firmom, co mają robić. Ale historia tych firm, staram się to pokazać w książce, odtwarzając historię, jak internet się komercjalizował, odwołując się także do tego, jak przedtem, choćby w Stanach czy Wielkiej Brytanii, jak przedtem pojawiały się potężne firmy w poprzednich branżach, jak na przykład w Ameryce, ci wielcy nadawcy.
ABC, NBC, CBS, jak się pojawiły, to zawsze było tak, że jednak to się działo w takiej czy innej konsultacji z rządem amerykańskim, ponieważ w ogóle ta wizja właśnie tej niewidzialnej ręki rynku, która kieruje tym małym przedsiębiorcom, nawet Adam Smith ją wyraźnie w swojej książce opisuje, jakiego rodzaju przedsiębiorstwo. Ale jeżeli najdalsze od takiej teorii, to nie chciałam, żeby to tak zbrzmiało, proszę nie... Przy tym szukamy tych rozwiązań, przynajmniej jedno rozwiązanie skreślamy. Zapominamy w ogóle o tej nadziei, że można, że to wszystko działa tak samo z siebie. Musi być tak, musi być, bo cały czas tak jest, że działanie firm internetowych jest zależne od tego, co politycy mówią, macie robić to, macie nie robić tamto, sądy, ustawy i tak dalej. Musimy się tego skierować, ponieważ w ogóle swoje istnienie zawdzięczają. Moim zdaniem każdej firmie tego typu, takiej jak Google, należy powiedzieć tak w książce, przytaczam to jako pozytywny przykład, jako rozwiązanie na nasze czasy. Tak jak rząd amerykański powiedział wiele lat temu monopoliście telekomunikacyjnego AT&T, że okej, tolerujemy wam monopol, wasz monopol, ale za to jak wynajdziecie jakieś technologie, na przykład jakieś patenty zrobicie, to wszystkie te patenty muszą być za darmo, tam za nominalną płatą udostępniane całemu społeczeństwu. Więc tolerujmy wam monopol, zarabiacie na tym monopolu, ale dawajcie też coś za to społeczeństwu. No to właśnie wspaniałe czasy, kiedy w ogóle politycy myśleli w takiej kategorii o gospodarce. I uważam, że należy jakoś wrócić do tej tradycji, znaczy powiedzieć, monopolu tych firm nie rozbijemy i to też nie byłoby dobre dla internauty, ponieważ oczywiście to dla nas wygodne, że mam jedną wyszukiwarkę, jedną społeczność i tak dalej. Ale stwórzmy ten deal, powiedzmy im, okej, tolerujemy wam monopol, ale macie takie ograniczenia dotyczące prywatności, macie takie i takie serwituty, które musicie robić dla społeczeństwa, które można byłoby naprawdę dużo wymyślić. I nawet nie czekając, aż Amerykanie się ruszą, my w Europie teoretycznie, znaczy na papierze, znaczy jest w tej chwili plan, który chyba nawet żadna partia polityczna nie ma swojej produkcji, ale my też moglibyśmy im w ogóle postawić taki warunek, zarabiać na rynku europejskim w porządku, ale zamiast tego musi to i to zrobić dla nas Europejczyków. Jeśli tylko mogę dodać do tego, to wczoraj prowadziłam debatę przedwyborczą z kandydatami różnych partii i przyznam, że oczywiście to tak zwykle jest, no kiełbasa wyborcza, żeby to z tym usłyszeć, ale wszyscy mówili, że należy to, o czym proponujesz, zrobić, więc jeżeli kibicuję im bardzo, jeżeli w Parlamencie Europejskim będziemy mieli takich przedstawicieli z Polski, jak wczoraj miałam okazję słuchać, to trochę sobie żartuję, bo uważam, że ich... Tak, no jestem wręcz pewna, że komuś się nie udało na poziomie europejskim przepchnąć łatwo, bo w Parlamencie Europejskim my działamy od 5 lat, to co tam obserwuję, jest bardzo dalekie od poglądów, które my tutaj się prezentujemy, ale oczywiście może coś się ruszy i tak, nadzieja jest. Jan Złotarowicz, jestem dziennikarzem Super Ekspresu, ale tutaj jestem bardziej w roli no, wieloletniego sympatyka ośrodka La Sala. Ja się chciałem zapytać o taką rzecz, której mi brakowało w tej dyskusji, o co mam trochę żal do pana redaktora, bo jak pan relacjonował swoją książkę, to rozumiem, że trzeba było się oszczędzać w czasie, ale pominął pan te jej fragmenty, które dla mnie były najciekawsze. A przede wszystkim aspekt tego, w jaki sposób te firmy omijają prawa podatkowe. Bo oczywiście jednym skandalem jest to, w jaki sposób pomijają nasze prawa do prywatności, ale dla mnie takim samym jest to, w jaki sposób no, unikają, na tym budują gigantyczne, niebotyczne wręcz zyski, których w żaden sposób nie oddają. Pan to koniec potem w tej dyskusji mówił o tym, że no, trzeba jakoś wymusić na tych firmach, żeby się tym coś dla nas, dla społeczności zrobiły. I zastanawiam się, skoro szukamy czy pierwszym i najprostszym rozwiązaniem nie byłoby po prostu no, mądre opodatkowanie tych korporacji. Czy nie, bo czy jestem naiwny, ale po prostu no, jedyną szansą na odzyskanie dla nas internetu nie byłoby no, stare, dobre państwo narodowe, które by po prostu prowadziły, no, nazwijmy to po imieniu, no, socjaldemokratyczną politykę podatkową. Spytać o kwestię ochrony danych osobowych, tak zwanych wrażliwych, bo w tej chwili rozwija się bardzo prężnie dziedzina tak zwanego e-zdrowia. Mamy aplikacje lifestyle'owe, zdrowotne, możemy sobie, nie wiem, pomiary holtera robić, ciśnienie krwi i tak dalej. I Komisja Europejska generalnie bardzo naciska na to, żeby wszystkie kraje członkowskie wprowadzały tak zwane procedury interoperacyjności, które będą miały za zadanie przekazywanie danych medycznych pacjentów na terenie całej Unii Europejskiej. I chciałam się spytać, bo z jednej strony oczywiście jest to fajne, bo jest łatwiejszy dostęp do lekarza, dla pacjenta, jest to też dosyć wygodne, natomiast pozostaje kwestia tego, jak te dane będą chronione i czy Państwo uważacie, że, czy
będzie w ogóle możliwość ich ochrony, mimo na przykład zawierania umów bilateralnych między państwami członkowskimi, czy zawarcia odpowiednich zapisów w dyrektywach unijnych. Natomiast mi się wydaje, że jednak jest to dosyć niebezpieczne, ponieważ my tutaj państwo mówią o pozycjonowaniu danej osoby w internecie i tak dalej, natomiast uważam, że już wypływ tak zwanych danych wrażliwych, informacje o tym, na co chorujemy, jakie mamy, nie wiem, właśnie pomiary ciśnienia, krwi i tak dalej, no jest to już dosyć niebezpieczne właśnie w perspektywie wypływu tych danych osobowych. Ja nie mam pytania, tylko uwagę. Można, tak? Tak. Ireneusz Białecki, jestem socjologiem na Uniwersytecie Warszawskim i mam trochę inną perspektywę. Właśnie ciekaw jestem, czy to jest sprawa pokoleniowa, zresztą nie jestem, nie czytałem książki pana, niestety. Ale no, z mojej perspektywy internet jest no, taką wartością dodaną, znacznym poszerzeniem wolności. No, między innymi dlatego, że można wszystko znaleźć, można zabrać, wyrazić swoją opinię właściwie w każdej sprawie, każdego skrytykować bez narażenia się na pobicie jakieś natychmiastowe przynajmniej. No i tego typu można wymienić wszystko na wszystko, są takie portale, czy niemalże. Natomiast dla mnie osobiście zresztą jest takim ograniczeniem wolności przede wszystkim to, że poczta mailowa no, prowadzi człowieka na takiej krótkiej smyczy, tak jak telefon komórkowy, czego przedtem nie było i nie doświadczałem, tak przykro tego. Natomiast no, nie czuję się zagrożony przez to, że rząd amerykański może się o mnie coś dowiedzieć. Zresztą podejrzewam niestety, że nie będzie zainteresowany, jak się coś dowie. Znaczy tym, co jeżeli to występuje troszkę tak jak w badaniach socjologicznych na skalę masową. Oczywiście bardzo nie podoba mi się, jeżeli czy używając używając Facebooka, czy nawet jeżeli tam jestem gdzieś zalogowany, powiedzmy, nie wiem, czy Windows, czy Microsoft, to jest ta skłonność do łączenia danych, do wprowadzania haseł i tak dalej, to znaczy do kumulowania informacji. Mnie się wydaje, że tutaj dobrym sposobem jest uświadamianie i ujawnianie tego. To znaczy wtedy no jakby ktoś lepiej dysponuje swoją wolnością, jeżeli wie, że coś za coś. No bo w gruncie rzeczy internet jest za darmo właściwie. I no to jest taki deal, troszkę na który człowiek się może godzić, ale nie musi moim przekonaniem. Na pewno można by jakieś pieniądze zapłacić, chociażby za szyfrowanie przynajmniej części rzeczy. Ja na przykład nie czuję się zagrożony, mam ze 3 konta na elektroniczne, tam no, maleńkie pieniądze zresztą, ale w kilku bankach i jakieś tam rachunki, rozliczenie i tak dalej. Nie sądzę, żeby to było płacę kartą, oczywiście od czasu do czasu, żeby tutaj ani rząd mi zagrażał amerykański, ani Facebook, przepraszam. Więc w sumie mnie się wydaje, ja to widzę jako jeszcze taka jedna dodatkowa możliwość. Możliwość, gdzie jest, no jak często w życiu, coś za coś, to znaczy niekoniecznie trzeba, no tak jak mi się wydawało, że akta często były takim oczekiwaniem, że coś, co normalnie jest chronione prawami autorskimi, że będzie można kupić, no nie wiem, jakieś filmy, znaczy sprowadzić za darmo, jakiś Pirate Bay, czy ja na tym się nie znam i specjalnie się tym nie interesowałem, ale wydawało mi się to przesadzone troszeczkę. Więc no internet jest, trochę by się zgadzał z tym, co pani powiedziała, no taką dodatkową sferą, poszerzeniem, gdzie są z grubsza, tak jak pani bodaj powiedziała, te same korelacje i relacje władzy, dominacji. Natomiast takie twierdzenia, że rząd amerykański jakby popiera, może od 11 września popiera monopolizację komunikacji, czy jakiś, nie wiem, no od tego czasu, nie wiem, w czasie się pojawiła zresztą ta chyba idea chmury, która na pewno jest tam kontrolowana, czytana i tak dalej, ale
to tu raczej no, trzeba by jednak, nie wiem, może pan ma dane, ale trzeba by takie rzeczy wiedzieć rzeczywiście w sensie konkretów, że Bill Gates czy tam właściciel Google'a, jeden z nich bodaj był, jest Rosjaninem z pochodzenia, urodzonym chyba w Rosji, że oni mają jakieś deale czy... Bardzo dziękuję. Jasne, powiem sobie, już o tym nie mówię, bo się skupiałem na kwestii tego bezpiecznie zagrożeń dla praw obywatelskich, ale oczywiście to jest wszystko razem, jakby taki ogólny pakiet, że tym firmom udało się stanąć ponad społeczeństwami, które integrowały. Co do tego, co mówiła Pani o tych danych osobowych, to przez cały czas istnieje taka gigantyczna luka, która sprawia, że wszystkie nasze bardzo postępowe ustawy, bardzo postępowe regulacje właśnie przestają istnieć w momencie, w którym wejdzie w to partner amerykański. To znaczy, dajmy na to, ta aplikacja, która jest coś zrobimy medycznie, musielibyśmy bardzo się przyjrzeć tej strukturze własnościowej. Znaczy, krótko jak tylko się bawi jakiś amerykański podmiot, no to właśnie ta firma korzysta wtedy z tego zwolnienia, czyli safe harbor i w ogóle nie dotyczą nasze europejskie regulacje. To wszystko możemy z klientami handlować i tak dalej. I idea, która była w poprzednim Parlamencie Europejskim, ale to już upadło, ale może być następne, nie wiem, była taka, żeby wprowadzić oznakowanie na wszystkim internecie analogiczne do tego, co mamy w wyrobach konsumenckich, żeby jakieś takie ogólne ikonki, które nas będą informowały człowieka, co się dzieje z jego danymi osobowymi, czyli że na przykład te dane będą podlegały unijnemu prawu albo nie w ogóle. Byłoby fajnie, żebyśmy takie coś na samym początku się dogadywali. Oczywiście ciekawa byłaby reakcja na początku, bo prawdopodobnie wszyscy się dowiemy, że tylko się jeszcze raz dowiemy, jak bardzo mamy przepis dane, ale przynajmniej nam się to teraz pokaże w estetycznych ładnych ikonkach. W każdym razie ma być taka seria, to jest taki pomysł, żeby człowieka informować, że jeżeli tu skorzystasz, to nie będzie chronione po unijnemu, mniej więcej, że będzie takie strzeli. I w ogóle dopiero wtedy, jakby się pojawiły takie ikonki, moim zdaniem, można zacząć ostrożnie, no jednak nadal z odrobiną strachu, ale ostrożnie podchodzić do takich medycznych zamów. Natomiast to, co pan mówi, mnie o tyle troszeczkę przeraża, że nie ma takiej dyktatury na świecie, w której jakiś obywatel by nie mógł powiedzieć, ja się nie czuję zagrożony, ja nie robię nic opozycyjnego, ja się nie boję. Ja oczywiście w PRL-u przez pewien czas żyłem jako dorosły człowiek, też tak naprawdę się nie bałem w służby bezpieczeństwa, no bo nic nie robiłem, prawda? Niech nawet się bałem. Ja się nie bałem, bo byłem porządnym obywatelem, który nie chodzi, niczym nie uczestniczy nielegalnym, bo to było nielegalne, prawda? Ja nie robię nielegalnych rzeczy. Jestem ogólnie praworządny, jestem taki, więc oczywiście ja też się nie boję rządu amerykańskiego, tylko właśnie cały dowcip polega na tym, że pytanie o tym, czy jest wolność, czy jej nie ma, dowiadujemy się nie z pozycji praworządnego obywatela, który nie ma się czego bać, tej sakramentalnej formuły właśnie, że porządny obywatel nie ma się czego bać, to zawsze się pojawia i to się pojawia w każdej dyktaturze. Więc pytanie się pojawia, co będzie, kiedy ktoś ma jakiś wywrotowy pomysł, że mu się nie podoba. Nie podoba mu się polityka zagraniczna. I ten przykład tej aktywistki z tego filmu dokumentalnego jestem potwornie, no właśnie chciałbym zapytać, czy tak samo łatwo byłoby, jest ciekawe właśnie zrobić ten przykład właśnie pomagać aktywistom palestyńskim przez Facebooka. Prawdopodobnie bardzo szybko by podzwyczajnie ten pan strik zniknąłby z tego, no bo jest to jedna ze spraw politycznych, które na Facebooku jakby nie są jakoś szczególnie mile widziane przez Facebooka. I więc jakby zastosowanie, jakby polityczny taki angle, oczywiście to jest zawsze trudno złapać na rękę, ponieważ na rękę też nigdy się nie dowiadujemy, dlaczego jakiś pan zniknął. W ogóle pan pytanie, czy teraz jest bardziej tak? Właśnie przez internet, bo pan mógł pojechać do Palestyny i tak dalej, pytanie tam jest takie, czy to jest zagrożenie dla wolności? Na pewno jest zagrożenie dla wolności. Oczywiście jest lepiej niż dla komuny, to jasne, bo w ogóle jest lepiej niż dla komuny, to dlatego, że nie wiem, że w ogóle jest lepiej. Lepiej niż bez internetu jest. Moim zdaniem powinniśmy się zastanawiać, jak wyglądała wolność i demokracja, gdyby internet, nie to żeby zniknął, bo oczywiście on jest elementem, ale jest, tylko gdyby go objąć właśnie tymi społecznymi jakimiś wymaganiami, które narzuciła Unia Europejska, znaczy gdyby go zwyczajnie okierunek, gdyby to nie była już samowola korporacji amerykańskiej, tylko żeby to było coś regulowanego, coś kontrolowanego, coś koncesjonowanego, na przykład nie ma pojęcia, ale coś, co jest... A kto tego, to zapłaci wtedy? Te firmy siedzą na straszliwych pieniądzach, więc przede wszystkim w pierwszej kolejności należy je opodatkować, należy od nich żądać płatnych koncesji, tak jak cały czas żądamy od nadawców telewizji, znaczy od tradycyjnych mediów. Kiedy HBO chce pokazywać, zarabiać, pokazując w Polsce serial Gra o Tron, musi przejść przez procedurę koncesyjną, musi się liczyć z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, musi płacić za to, że jest nadawany i tak dalej. To, że internet ma być całkowicie z tego wyjęty,
że te firmy mają zarabiać sobie te swoje miliardy, nic, nikomu się nie tłumacząc, nikomu nie podlegając żadnej rejestracji. To jest chore. Tak po prostu nie powinno być tak. Ale to nie byłoby tak, że jeżeli firmy płaciły, to te usługi byłyby płatne na jakimś poziomie? Na razie te firmy mają bottom half do pieniędzy i to w ogóle nie jest tak, że ona tego nie wie. One już nawet nie wiedzą, co robić z tym pieniędzmi. Czy pan wzrost nierówności jest spowodowany trochę internetem i właśnie z tymi firmami? Na pewno wzmacnia ten wzrost, ponieważ... Który pan mówił bodaj, te 10%, czy te pikety. No na pewno jest to jeden z mechanizmów, które to napędzają, ponieważ znam to ze swojej branży, ale to samo dotyczy wszystkich z Państwa. Zresztą kimkolwiek jesteście z zawodu, gdzieś czeka jakiś internetowy pomysł na to, żeby wam ten zawód zabrać i zastąpić go albo robotem, albo Chińczykiem, albo w ogóle go wyrzinować. Oczywiście najprostszy przykład jest dziennikarstwo, gdzie jak tylko coś się robi internetowe, to od razu jest 5 razy mniej pieniędzy za 5 razy więcej roboty, ale to samo dotyczy wszystkich z Państwa, kimkolwiek jesteście. Jeżeli ktoś myśli, że nie da się zrobić robota kierującego fundacją, to jest błędnie, bo gdzieś ktoś w tej chwili obmyśla, jak każdemu z Państwa zabrać pracę. Ja bym mówił, bo jednak z drugiej strony bardzo wiele możliwości. A ten praca, taki wspólny rynek europejski, rynek pracy, to są trochę umożliwione przez internet. To raczej... To już będą przyjęte. Ja chciałem podziękować. Odnosząc się do pytań najpierw, co do danych wrażliwych, ja nie znam, przyznam tej inicjatywy interoperacyjności, to chętnie bym dowiedziała się więcej, bo jeżeli to są wytyczne Komisji Europejskiej, a to ewentualnie mogę przysłać do komentarza. Tak, bo to brzmi ciekawie, na pewno się temu będziemy chcieli przyjrzeć, ale zasadniczo jest tak, że to, co mówił Wojciech Bruliński, dane wrażliwe podlegają ochronie w Unii Europejskiej, nawet dość surowej, ta ochrona nie jest taka sama w wypadku, kiedy wchodzą te firmy amerykańskie. To jest gigantyczny problem, który próbujemy rozwiązać teraz w nowej regulacji UK o ochronie danych osobowych, która będzie obowiązywała w całej Unii Europejskiej bezpośrednio i też ma obowiązywać firmy amerykańskie, bo tak ważne jest, żeby jednak zabawić o nią, żeby ona stała się faktem, a nie tylko politycznym pomysłem. I tam będę wreszcie najbardziej miało swoje miejsce. Jest problem, kiedy wchodzimy w... Są dwa problemy. Czyli z jednej strony jest tak, że te względy publiczne bardzo często są wykorzystywane jako taki wytrych, także jak tylko wchodzi w grę ochrona zdrowia i właśnie wymiana danych dla celów zdrowotnych, a nie jakichś innych, to wszystko powinno być ok. My uważamy, że nie. Uważamy jako fundacja, że interoperacyjność baz danych i w ogóle tworzenie powinno podlegać bardzo ścisłym testom na niezbędność i proporcjonalność, bo też nie może być tak, że urzędnik jakikolwiek, nawet w dobrej wierze, może sobie jednym enterem wyciągnąć wszystkie moje medyczne, a tak do tego się zajrza. Tak będzie i też do tego zmierza Polska. W Polsce tak stworzenie systemu informacji medycznej, ale tutaj schodzimy bardzo daleko na inny temat, który musiałabym wyjaśniać pozostałym z Państwa, którzy zapewne mogą się nie orientować, więc nie wiem, czy jest to pewność, to jest, wydaje mi się, jednak zupełnie inny temat. Ochrona zdrowia, kwestia właśnie danych, które mają szansę pomóc nam chronić nasze zdrowie lepiej, ale też są jak dynamit, jak są źle użyte. To jest jasne, ale to bardzo zależy od tego, jaki jest cel, kto tego może być związek, bo wielu innych czynników. Mnie bardziej niepokoi to, że dzisiaj właśnie w internecie te różne informacje, o których rozmawiamy, można wyczytać z tego, co robimy, bo jedna rzecz to robi z nim państwo, to o czym pani powiedziała, ja widzę tu ryzyka, ale jeszcze większe ryzyka, gdzieś wyciek, widzę w tym, jak działają usługi medyczne i jak działają na przykład portale dla pacjentów. W internecie, że dzisiaj dowiedzenie się o tym, kto na co choruje i przekazanie tej wiedzy ubezpieczycielowi czy pracodawcy, to jest naprawdę pestka i dlatego nie potrzeba wielkiej bazy danych medycznych, która będzie w rękach polskiego rządu czy innego i będzie wymieniana, tylko wystarczy być Googlem albo wystarczy mieć portal, nie wiem, zapytaj mnie o najlepsze lekarstwo czy podzielić się informacją o swojej chorobie, żeby zrobić to dużo taniej i szybciej. I to znowu jest wracając do internetu i do profilowania w internecie i do tego, jakie rzeczy można tam znaleźć. Czy jakie rzeczy można wyczytać z kontekstu. Były badania ciekawe prowadzone przez ludzi z Uniwersytetu w Cambridge, gdzie wyszło im, że z samych informacji o tym, co polubiliśmy w internecie, jakie treści, można wyczytać informacje o stanie zdrowia i o orientacji seksualnej, i o poglądach politycznych, i o religii, jaką się wyznaje, i o poziomie zarobków. Nie wprost oczywiście, tylko właśnie z korelacji. Jak ma się milion ludzi i się go z innym milionem zostawia i widać, że ten milion, w tym milionie są jakieś wzorce zachowań, to jest duża szansa, że ten drugi będzie mieć podobne wzorce zachowań. I to są niebezpieczne rzeczy. Więc jeśli chodzi o naszą prywatność i jej jakby zarządzanie nią w kontekście takich szczep zdrowia, takich spraw jak zdrowie, to internet jest również polem minowym w dużej mierze.
Pan powiedział o regulacji, o swojej demokracji, prawda? Ja też bym chciała, bardzo bym chciała, żeby internet podlegał takim ograniczeniom, jakim czy w ogóle podlegał takiej polityce, takiej regulacji. No i jest w tym ogromny kłopot, bo raz, że to jest globalna sprawa, ważne poprzeczne daleko poza Unią Europejską i nasze w ogóle koncepcje, co za demokracja jednak jest bardzo europejską rzeczą, Amerykanie patrzą na tę sprawę zupełnie inaczej, ale no to też jest, no to jest dziki zachód, to znaczy usługi, które powstają, to na jakiej one w zasadzie działają gdzieś to tak dynamicznie i tak ciężko jest to złapać i regulacyjnie, jak mamy regulacje najlepsze na świecie, to wyegzekwowanie jej skuteczne w sieci będzie potwornie trudne. Więc ja tutaj jest tylko wyszukowałem, że te regulacje naprawdę na co dzień i bardzo dużo na nich na to, że one były lepsze. No muszę powiedzieć, że mój optymizm jest ograniczony. Też bym chciała tak to zobaczyć, ale czy to jest w ogóle osiągalne i czy też my możemy zakładać, że nasi politycy pójdą po tej linii właśnie, a nie po jakiejś innej, bo zostali przekonani przez lobbystów właśnie Google'a czy Facebooka. Nie wiem, powiem tylko tyle, że jak jadę do Brukseli i konfrontuję się z ich argumentami i z ich lobbystami, to nie jest mi lekko. Bo jako osoba reprezentująca, wierząca w to, że reprezentuje interesy bardziej obywatelskie, po prostu przegrywam te dyskusje bardzo często, bo nie mam dość pieniędzy, dość środków, dość argumentów, dość ludzi, nie mam tam biura za rogiem. To jest potwornie trudne. Więc tak też bym chciała, żeby tak to wyglądało, czy to jest realistyczne, nie wiem. Wracając do pańskich argumentów i do tego też, co Paweł Koliński podniósł, nie mam nic do ukrycia, nie o mnie chodzi, ja jako jednostka jestem ministrem, to wszystko prawda, ja też nie mam nic do ukrycia, raczej mam, ale nie te rzeczy, które przechodzą pierwsze na myśl. Też nie uprawiam działalności niezgodnych z prawem, nie kupuję przez internet narkotyków, nie oglądam ciężkiej pornografii. Nie, porządny nie ma się czego bać i że nie mam nic do ukrycia, tylko że wchodzę w jakiś deal, który trzeba raczej, no właśnie między innymi pani zdaniem jest ujawnianie, zadaniem takich organizacji, ujawnianie. To znaczy, że no, ja jeżeli coś piszę tam na Facebooku, to już będzie zawsze, albo będzie wykorzystane, albo łączone z innymi informacjami o mnie i tak dalej, że po prostu no takie są koszty, tak jak w życiu powiedzmy. No właśnie, ja się na to nie zgadzam. Tu jestem po stronie pana, że wolałabym, że właśnie i tylko co mówił Wojciech Kamiński, właśnie uważam, że to nie są koszty fair. To tak jak z ekologią. Uważam, że nie można powiedzieć, chcesz mieć samochód, to zgódź się na to, że połowa twojego środowiska jest zatruta, bo benzyna i produkcja samochodu, bo firma musi zarabiać. Nie, właśnie ja też jestem zwolenniczką tego, że koszty muszą być przyklejone do tego, co jest niezbędne i nie możemy pozwolić, żeby tak wysoką cenę, jaką dzisiaj płacimy za bycie na Facebooku, żebyśmy musieli ją płacić dalej. Bo ani ja nie wiemy, jakie będą realne reperkusje tego, że internet nie zapomina i tego, że dzisiaj taka firma jak Facebook może zrobić wszystko z naszymi informacjami. Poza tym te koszty są o wiele większe, niż się wydaje, że będę tak. Bo to nie jest tylko tak, że pan coś zapisze i to już na zawsze pan zostanie. Właśnie to jest też to, o czym tu była mowa, że te korporacje zbierają na nasz temat dane, o których my nawet nie wiemy, że im udostępniamy. Ja miałem taką sytuację, kiedy zastąpiłem stary telefon smartfonem, po czym następnego dnia wsiadłem na rower, pojechałem do pracy i dzień później wyskoczyła mi ikonka, w której kliknąłem, to się od przyjaciela Google'a dowiedziałem, drogi Jan, dzisiaj jest na twojej drodze do pracy, bo zapewne pracujesz tutaj. Dosyć słaby ruch, więc rowerem będziesz jechał około 15 minut. Ja byłem po prostu przerażony. Skąd? A nie mam konta na Facebooku, bo staram się unikać tego, ale jakby no, Google'owi wystarczyło to, że zlokalizował, gdzie mój komputer, gdzie mój telefon był w ciągu dnia, gdzie był wieczorem, już na tych podstawie wyciągnął wniosek, gdzie ja mieszkam, gdzie ja pracuję, ile jechałem, więc pewnie jeszcze to sam sobie googlowałem trasę rowerową też po drodze i wystarczyło. Oczywiście i teraz możemy się bawić w wyścig zbrojeń i wyścig wiedzy i też no, my jako fundacja staramy się to robić, czy staramy się mówić ludziom na przykład o tym, co pan opisał teraz, mam smartfona, co zrobić, żeby on mnie nie śledził. To się da połączyć, to się da skontrolować. Ja następnego dnia wszystkie przesyły danych. No właśnie, ale to jest dosyć trudne i teraz możemy mówić
ludziom, słuchajcie, jak kupujecie takie urządzenie, to pamiętajcie o tych 25 punktach, ale za jutro to będzie 50 punktów, pojutrze to będą nowe. To są teraz... Kukisy już są przestarzałe, już nikt się nie bawił się z tymi kukisami, już są zupełnie zabawki. Jak tylko uregulujemy te stare zabawki, pojawią się nowe. To jest wyścig broni, w którym stawką jest i nasza prywatność, i nasz portfel, i polityka. I teraz ja też uważam, że nie jest rozwiązaniem po prostu bycie sprytnym i bycie jako jednostka zaradny, tudzież polegania na tym, że to mnie nie dotknie, bo ja przecież nie jestem terrorystą ani konkurencją dla premiera i nie będę właśnie władzę. Tym bardziej, że chodzi tutaj o to, do czego ja zaczęłam. Zarządzanie społeczeństwem, o to, że to nie ma absolutnie żadnej teorii spiskowej nie jest moje teraz. Chodzi mi o rzeczy banalne, tak? O to, że rząd jakąś politykę prowadzi, firma ma jakąś politykę swoich zysków i chce ją realizować. I teraz widząc o nas tak dużo i mając tą możliwość kontrolowania informacji, po prostu to robi. Nie na zasadzie, nie wiem, jakiegoś... Reklama bez internetu jest straszliwą manipulacją, no i właściwie teraz już się sprzedaje tylko władzę, piękno, wszystko jedno, czy to chodzi o sprzedaż Mercedesa i zachęca się w ten sposób, że jak chcesz oszczędzić 20 tysięcy, to kup Mercedesa. Weź bezzwrotną pożyczkę. I to wszystko byłoby, znaczy taka manipulacja, czy internet rzeczywiście tutaj daje dużo materiału, żeby bardziej jeszcze manipulować, tylko się zgadzam. Wszystko się przyspiesza i to może być do dopasowania właśnie rodzaju manipulacji do pana konkretnie jako konsumenta, czy jako wyborcy jest dużo większa. Ja byłam niedawno na konferencji, gdzie naukowcy z różnych części świata prezentowali swoje referaty na temat nadzoru i jeden z nich prezentował analizę z USA, to są wyborców. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale tam jest bardzo zaawansowana analiza tego, jak ludzie głosują, robiona przez same partie. Tak? To wynika z systemu prawnego i z tego, jak te partie działają. One mają tam specyficzne funkcje społeczne, robią takie coś jak takie specyficzne badania, tak? Że pytają ludzi, jak głosowali, a też chodzą po domach i mapują te domy, pytają przed głosowaniem, jaka jest reakcja. I wyborcy amerykańscy jakoś to kupują. To są te rzeczy, które były tradycyjnie od lat, znaczy od lat, w sensie od pewnie lat. Teraz mają zupełnie inny wymiar i Obama wygrał na tym. To znaczy Obama w drugiej kampanii miał deklarację niesamowicie nowoczesne i tam sztab ludzi potajemnie pracował nad analizą na żywo tych wszystkich trendów i profili, żeby ten rodzaj komunikacji wyborczej i analizy doprowadzić do perfekcji. Dlaczego? Bo miał takie pieniądze i takie możliwości, będąc już człowiekiem władzy. Za chwilę będzie może dyktatura a la prezydent Putin. To jest takich rzeczy, jakie on robi w Rosji, bo będzie można być Obamą, będąc Putinem, tak? Czyli będzie można to wszystko zapakować pięknie w wolność. Więc to są poważne rzeczy, które działają na społeczeństwo, nie na jednostkę, dlatego one są takie trudne. Coś jeszcze chciałam wrzucić, ale chyba zapomniałam. Coś właśnie do z Pańskich uwag mnie... Ale to pani będzie więcej okazji, w każdym razie cieszę się, że mogę to dyskutować i mam nadzieję, że będziemy jakieś rozwiązanie może przy następnej dyskusji. Jasne. Także chciałem bardzo podziękować i zakończyć takimi dwoma uwagami. Po pierwsze, także odnieść się do tego, czy naprawdę mamy taki wolny wybór, że wchodzić w ten deal, czy nie wchodzić w ten deal. Otóż często jest tak, że dzisiaj te korporacje, które na przykład zarządzają mediami społecznościowymi, znaczy kontakt z nimi nie jest dobrowolny, ponieważ jeżeli w danej szkole na przykład nauczyciel decyduje, że poprzez media społecznościowe będzie przesyłał informacje o ocenach w klasie, praktycznie trudno sobie dzisiaj wyobrazić pracę w roli publicysty, czy dziennikarza, czy polityka, nie mając konta w mediach społecznościowych. I to nie jest wolny wybór, czy ja chcę być na Facebooku, czy nie, tylko po prostu charakter wykonywanej przeze mnie pracy wymaga ode mnie, żeby taki profil tam założyć, więc wydaje mi się, że tutaj te kategorie wolnego wyboru zupełnie nie działają, że tutaj jest wyraźna asymetria pomiędzy graczami rynkowymi, a nami jako, nie wiem, obywatelami, konsumentami. I na koniec chciałem się jeszcze podzielić taką refleksją, ponieważ zwłaszcza Ty, Katarzyna, podniosłaś ten wątek, a on się bezpośrednio wiąże z wątkiem, który był dominującym tematem naszego poprzedniego seminarium, na którym profesor Gilewicz mówił o kryzysie więzi społecznej jako przejawie kryzysu demokracji w Polsce. Tam wskazywał na podziały klasowe i związaną z tym pewną segregację
społeczeństwa. Znaczy ci z Państwa, którzy byli, to wiedzą, ci tym z Państwa, którzy nie byli na poprzednim naszym seminarium, tylko krótko powiem, że profesor Bilewicz pokazał tutaj badania, które pokazują, że przedstawiciele różnych klas społecznych w Polsce nie mają ze sobą nawet kontaktu. Nie tylko, że reprezentują różne wartości, różne style życia, ale że często nawet ich jakby fizyczność się nie przecina, że w Polsce mamy do czynienia z terytorialną segregacją klasową i tak dalej, co ma niszczący wpływ na więzi społeczne w Polsce, że się poszczególne klasy społeczne od siebie oddzielają. I właśnie internet, wydawało się, że to jest taki obszar, taka rapora, gdzie ludzie z różnych klas, z różnych grup, o różnych poglądach mogą swobodnie wymieniać poglądy i mogą one się ścierać, czy jest to miejsce spotkania, tak? Różnych perspektyw, a właśnie ten model, z którym mamy dzisiaj do czynienia, ten model profilowania, powoduje, że to zamykanie się w poszczególnych grupach społecznych, raczej internet pogłębia ten proces, niż ułatwia relacje w poprzek, ponieważ chociażby poprzez klikalność poszczególnych stron firmy, które odpowiadają za wyszukiwarki, jak bezpośrednio nas kierują do stron internetowych, które są na przykład politycznie nam bliższe niż dalsze. Treści tak. Się zmieniają pod to, jak klikamy, dokładnie, prawda? Dokładnie. Im bardziej klikamy w, nie wiem, majtki dody, tym więcej będzie. Dokładnie. To też ograniczenie. I to powoduje, że nie ma tych relacji. Także samo to, że ten wątek się pojawił, pokazuje, że miało sens to dzisiejsze seminarium, że niewątpliwie internet jest niezwykle istotny, jeśli mówimy o demokracji, o kryzysie demokracji i wydaje mi się, że my musimy się zastanawiać nie tylko w kontekście internetu, ale w ogóle demokracja, jak z tego kryzysu wyjść. Mam nadzieję, że te krytyczne, bo takie dominowały dzisiaj refleksje, jakby będą takim katalizatorem, czy czymś, co będzie nas skłaniać do szukania tych rozwiązań, bo no punktem wyjścia jest zawsze krytyczna refleksja. Do tej pory w polskiej debacie publicznej, jeśli chodzi o internet i demokrację, dominował ten nurt bardzo optymistyczny. Cieszy to, że ten sposób patrzenia się zmienia i być może to właśnie będzie przyczynek do szukania rozwiązań. Bardzo Państwu dziękuję za to, że poświęciliście czas. Jeszcze raz dziękuję bardzo.